Dzień dobry Państwu. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia. Stwierdzam kworum w obu komisjach. Witam Państwa posłów i gości. Szczególnie witam panią minister Marię Mrówczyńską, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, panią minister Urszulę Demkow, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Witam pana doktora habilitowanego Janusza Uriasza, przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Witam rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojciecha Załuskiego, będącego delegatem Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, pan przewodniczący. Witam pana profesora Marcina Pałysa, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Witam pana przewodniczącego Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej, pana Damiana Pateckiego wraz z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Witam panią wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, panią Ewę Molkę. Witam stronę społeczną, witam panie i państwa, panów posłów. Informuję, że posiedzenie zostało zwołane w trybie artykułu 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów przekazany do komisji w dniu 14 czerwca 2024 roku. Porządek dzienny posiedzenia obejmuje przedstawienie informacji w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarskie oraz sytuacji uczelni, które prowadziły kształcenie w roku akademickim 2023-2024, a jeszcze nie uzyskały zgody na kształcenie w roku 2024-2025 i podlegają ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę, nie słyszę. Stwierdzam, że komisje przyjęły porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia. Przechodzimy do jego realizacji. Poproszę przedstawiciela wnioskodawców, pana posła Łukasza Schreibera, o przedstawienie uzasadnienia wniosku. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, pani minister, wysoka komisjo. Pozwolę sobie na taki krótki wstęp, czyli powody, dla których chcieliśmy zwołać tą komisję. Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać, a następnie na przedstawienie szeregu pytań. Pierwsza konkluzja, która pewnie może zwłaszcza na papierze stosunkowo cieszyć, że dziś osiągnęliśmy przyzwoity całkiem wskaźnik praktykujących lekarzy 3,4 na 1000 mieszkańców. No, biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka lat temu to było 2,4 przy średniej OECD 3,7, to wygląda już nie tak gorzej. Natomiast jest to dużo, dużo mniej niż nasi sąsiedzi. Niemcy 4,5, Czechy 4,3, Litwa 4,5, Słowacja 3,7. Oprócz tego mamy do czynienia z szeregiem czynników alarmujących. Biorąc pod uwagę na przykład województwo, które mam zaszczyt reprezentować, Kujawsko-Pomorskie, tutaj mamy prawie 1000 lekarzy już w wieku emerytalnym, którzy udzielają świadczeń. W województwie opolskim dla przykładu lekarzy pracujących w POZ-ach do 35 roku życia, czyli rozpoczynających karierę zawodową, jest mniej niż emerytów udzielających świadczeń. Co prawda taka różnica jest niewielka, ale wygląda to już na tendencję. Podobna sytuacja jest w psychiatrii w województwie lubuskim. Mamy zaledwie około 5200 psychiatrów w Polsce. Współczynnik na 1000 mieszkańców wynosi 0,14, z czego psychiatrów z zakresu terapii dzieci i młodzieży mamy zaledwie około 700.
Z ekspertyzy przygotowanej swego czasu przez ekspertów PAN wynika, że do zaostrzenia problemu związanego z niedoborem kadr medycznych w Polsce przyczyniła się także emigracja. Naczelna Izba Lekarska na podstawie wydawanych dla lekarzy zaświadczeń szacuje, że za granicą pracuje około 15 tysięcy polskich lekarzy. Co więcej, już za kilka lat ponad 40% lekarzy rodzinnych będzie w wieku emerytalnym i w pierwszym kontakcie będzie brakować jeszcze bardziej tutaj specjalistów. Dziś istnieje już gigantyczny problem z lekarzami, którzy mieliby podjąć pracę w mniejszych ośrodkach. Brakuje chętnych mimo oferowanych im, no, przynajmniej z naszej perspektywy, nawet bardzo wysokich wynagrodzeń i mieszkania. Z perspektywy oczywiście no, osób, które miałyby się tego podjąć, jest to często, są to często środki no, dużo mniejsze niż te, które można uzyskać w dużych miastach. Utworzenie kierunków medycznych, a raczej ich wzrost, to zlikwidowanie pierwszego wąskiego gardła. Ja przypomnę, co wynika nawet z tej analizy, którą dostaliśmy wszyscy na to posiedzenie komisji, że ilość uczelni, na których które kształcą na kierunku lekarskim, wzrosła od roku akademickiego 2015-2016 z 15 do 24 na rok akademicki 2022-2023. A więc ta praktyka była jakby stosowana. Co więcej, chociaż więc utworzenie kierunków medycznych na nowych uczelniach teraz, bo o tym mam mówić, o 12 także nowych uczelniach, no jest to rzecz więc niezwykle ważna. No ale kolejnym z takich problematycznych elementów są specjalizacje. Dlatego tak ważne z punktu widzenia zarówno mojej rodzinnej Bydgoszczy, ale też sytuacji pacjentów w kraju jest to działanie, które podejmował poprzedni rząd. Do tego wszystkiego trzeba dodać, że decyzje dziś podejmowane o utworzeniu kierunków medycznych będą miały skutek w postaci nowych specjalistów pewnie za około 11-15 lat. Pewnikiem jest to, że do tego czasu utworzone zostaną nowe gałęzie medycyny, nowe specjalizacje, co z założenia będzie miało mieć wpływ na poprawę wyników leczenia, ale odbędzie się kosztem innych świadczeń zdrowotnych. Dziś mamy wrażenie, że usilnie działające lobby, które chce storpedować te wysiłki, wykorzystuje zmianę władzy i krótkowzroczność ministerstwa, a wszystko to jest opakowane w fałszywą troskę o dobro pacjenta. Najgłośniej padają zarzuty ze strony rezydentów, ale wypowiedzi pana ministra nauki o neouczelniach, neolekarzach, lekarzach dublerach szkodzą podmiotom, za które jest odpowiedzialny pan minister. Właśnie ta retoryka, brak alternatywnego planu, przeciągające się decyzje i zerowe limity dla uczelni, które miały rozpocząć kształcenie, były powodem naszego wniosku o zwołanie komisji. Chciałbym przedstawić w związku z tym też szereg pytań. Chciałbym zapytać o strategię dotyczącą rozwoju specjalizacji. Czy jest planowane zwiększenie liczby rezydentów? Czy są planowane zmiany w organizacji staży cząstkowych w trakcie specjalizacji? Czy są planowane ułatwienia dla rezydentów w toku kształcenia? Chciałbym zapytać o rozporządzenia coroczne o limitach, bo to jest klucz sprawy, wobec której się dzisiaj spotykamy. One wcześniej były publikowane w różnych terminach od czerwca do lipca, czy nawet sierpnia i nigdy nie były narzędziem do wstrzymywania rekrutacji. Decyzja na rekrutację to decyzja ministra nauki o otwarciu i prowadzeniu kierunku, a nie decyzja o limicie. Limit jest tak naprawdę finansowaniem za każdego studenta na kierunku pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a nie decyzją rekrutacyjną. Dlaczego z limitów zrobiono narzędzie polityczne szkodzące tak naprawdę uczelniom? Dalej, skoro mamy decyzje, o których słyszymy, o przyznaniu limitów i Akademii Tarnowskiej, i Politechnice Bydgoskiej, dlaczego nie opublikowano jeszcze rozporządzenia? Mamy jakieś informacje dzisiaj sprzed godziny, ale trudno mi jeszcze je zweryfikować. To szkodzi bezpośrednio uczelniom, bo są w trakcie rekrutacji, a nie wiedzą, czy będą mogły wystawić decyzje administracyjne o przyjęciu na studia. Dalej, dlaczego Związek Branżowy Rezydentów kreuje politykę zdrowotną państwa, a ministerstwo pozwala w taki sposób obśmiewać, obmawiać i szkodzić uczelniom?
Z jakiego powodu tak późno zlecono kontrolę, skoro zdecydowano się na ten tryb Państwowej Komisji Akredytacyjnej, skoro wiadomo, że jest potrzebny czas na raport samooceny ze strony uczelni, to jest jakieś 6 do 8 tygodni, następnie wyznaczenie wizytacji, wizytacja, na później raport komisji, kolejne 4 tygodnie i następne 4 tygodnie na odpowiedź uczelni, następnie głosowanie na zespole tematycznym PAKI i dopiero kolejne na prezydium PAKI, ocena trwa od 4 do 9 miesięcy. Stąd czy celowo uczelniom politycznie dziś wstrzymuje się rekrutację. Dalej, jeśli te uczelnie nie zrekrutują drugiego rocznika, gdzie będą mogli studenci już tam zrekrutowani w ubiegłym roku odrabiać rok przy niepowodzeniu, czy jeśli przekroczą dług punktowy odrabiać zajęcia z pierwszego roku? Dalej, czy przygotowano klasyczne uczelnie medyczne na przyjęcie nowych studentów, bo te limity tutaj zwiększono? Czy tylko się o tym mówi? Czy klasyczne uczelnie zwiększyły przez to infrastrukturalną dostępność szpitali? A może ograniczajmy w końcu kształcenie odpłatne? Dalej, czy możemy liczyć na żądanie zobowiązania PAKI w tych dwóch uczelniach, o których wspomniałem, Akademii Tarnowskiej i Politechniki Bydgoskiej, na szybsze działanie, na przykład do marca, tak aby była jasna odpowiedź przed rozporządzeniem o limitach w przyszłym roku? Te rozporządzenie nie może, no nie powinno hamować rekrutacji, trzymać w niepewności maturzystów i uczelni oraz wpływać na zły odbiór już studiujących i samych instytucji. Czy też w przyszłym roku Akademia Tarnowska i Politechnika Bydgoska będzie miała akredytację też tak późno, żeby nie zdążyć na rekrutację, a minister celowo będzie wstrzymywał rozporządzenie? Dalej, czy zabezpieczono środki i w jakich programach, ścieżkach, aby nie zamykać na tych 11 uczelniach kierunków, tylko pomóc im na przykład w wyposażeniu czy powstaniu infrastruktury? Ja przypomnę, że takie środki z budżetu państwa, środki, które zresztą ponad wszelkimi politycznymi podziałami, tak jak to było w Bydgoszczy, do których dokładały się także samorządy, były te działania realizowane. Dalej, co z oceną kierunku lekarsko-dentystycznego na Kolegium Medicum w Bydgoszczy? I jeszcze ostatnie pytanie do ministra nauki. Czy w przypadku innych kierunków studiów, które w fazie wstępnej przez PAKE były oceniane negatywnie, a otrzymały zgodę na kształcenie, minister też zlecił speckontrolę PAKI? A jeżeli nie, to znaczy, że na innych, jak rozumiem, jakość nie jest tak ważna. Czy to potwierdzenie, że to chodzi o walkę polityczną i dlatego tak się dzieje z kierunkami wyłącznie lekarskimi? Ale jeżeli się mylę, to proszę o konkretne przykłady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o zabranie głosu panią minister Marię Mrówczyńską, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, odniosę się do kilku uwag pana posła. Po pierwsze, tak jak pan tutaj poseł był łaskaw przytoczyć, na kierunkach lekarskich, na które utrzymały negatywną opinię PAKI, a zostało uruchomione kształcenie, na prośbę ministra PAKA przeprowadziła ocenę i w tej chwili PAKA jest w trakcie weryfikacji tych ocen i oczywiście odpowiednie decyzje po prezydium PAKI zostaną ministrowi przekazane. Jeśli chodzi o dwie uczelnie wyższe, które pan poseł przytaczał, czyli Politechnikę Bydgoską i szkołę w Tarnowie, tak jak było powiedziane, tam limity zostaną określone i to określenie już jest, ponieważ dzisiaj pani ministra Leszczyna podpisała rozporządzenie w sprawie limitów. To rozporządzenie jest w tej chwili u nas w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i niezwłocznie po przeanalizowaniu przez nas i zatwierdzeniu przez nas Departament Prawny zostanie przez pana ministra podpisane. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią minister. Jeszcze? Bardzo proszę. Bardzo proszę pani minister. Pan poseł też zadał pytanie dotyczące terminu przeprowadzenia przez PAKE oceny programowej na kierunkach, które zostały uruchomione. Myśmy tą ocenę zlecili w lutym tego roku. Wydaje się, że jest to czas
najszybszy z możliwych, jaki był wówczas do podjęcia po przeanalizowaniu sytuacji, jaką zostaliśmy w ministerstwie. Oczywiście ze względu na dużą liczbę kierunków, którą PAKA musiała ocenić, jest to proces długotrwały, ale tak jak żeśmy podkreślali, jak również podkreśla to PAKA, wyniki ocen będą znane pod koniec sierpnia, tak aby można było rozpocząć rekrutację ewentualnie na tych kierunkach, na które PAKA pozytywną opinię przekaże, a my oczywiście będziemy wówczas rekomendowali odpowiednią wysokość limitów, która też już do nas dotarła, ponieważ z początkiem roku zadaliśmy pytanie uczelniom wyższym kształcącym na kierunku lekarskim, jakie limity planują na kolejny rok. Czy padło też pytanie, czy inne kierunki w taki sam sposób są traktowane? Ja na gorąco nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ pytanie było związane z tym, czy uruchamialiśmy kierunki po negatywnej opinii PAKI. Na 90% w uczelniach publicznych taka sytuacja nie występowała, więc nie było też potrzeby podejmowania kroków na ocenę kierunków, które zostały uruchomione. Mówimy o wszystkich kierunkach studiów, tak? Pamiętajmy, że tego jest dużo, tak? Więc, ale w tej chwili, panie pośle, no nie jestem w stanie z głowy tego przytoczyć. Jeżeli takie kierunki są, to oczywiście odpowiemy na piśmie. Rozumiem, że pani minister już zakończyła swoją wypowiedź, tak? Tak, dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią minister Urszulę Dębkow, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Bardzo dziękuję. Po walce z mikrofonem jestem w stanie również włączyć się do dyskusji. Więc najpierw chciałabym sprostować kilka faktów, które poruszył pan poseł w swoim wystąpieniu, ponieważ aby dobrze odnieść się do tego, do limitów przyjęć na studia lekarskie i później całej ścieżki kształcenia, powinniśmy mieć dużo głębszą wiedzę niż tylko takie bardzo powierzchowne, zebrane gdzieś tam opinie, nie poparte dokładnymi analizami. My w Ministerstwie Zdrowia, jest to jeden z, no, z ważniejszych tematów, liczba i wykształcenie kadr medycznych, i dział analiz i strategii wprowadził model podażowo-popytowy, który szacuje na zapotrzebowanie na kadry medyczne i także jeśli chodzi o lekarzy, z podziałem na specjalizacje i regiony kraju. I jutro na zaproszenie pani poseł Szczurek-Żelazko ja będę tę dokładną analizę państwu prezentować. Dzisiaj nie ma już przestrzeni do tego, ale myślę, że bardzo dobrze by było, żebyśmy dyskutując znali fakty, a nie opierali się na takich pojedynczych, wyrwanych z kontekstu informacjach. Przede wszystkim nieprawdziwa na dzień dzisiejszy jest informacja, że mamy 3,6 lekarza na 1000 mieszkańców. To są dane z 2022 roku. Obecne dane na czerwiec 2024 wskazują, że tych lekarzy jest 4,2. A więc jesteśmy już raczej powyżej średniej europejskiej i powyżej takich krajów jak na przykład Francja, gdzie system ochrony zdrowia jest jednym z najlepszych w Europie. Kolejna informacja, która wydaje mi się tutaj ważna, że zdecydowanie zwiększyła się liczba kształconych studentów medycyny. Ten limit, który jeszcze kilka lat temu wynosił 2000, około 2000 nowych studentów, obecnie wynosi... Przepraszam panią minister, ja bardzo proszę o ciszę, bo pani minister odpowiada na pytania posła wnioskodawcy, a chcielibyśmy te odpowiedzi usłyszeć. Bardzo proszę o ciszę.
Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, więc jeszcze raz powiem, że roczny limit na przestrzeni ostatnich mniej więcej 10 lat zwiększył się pięciokrotnie. Mieliśmy około 2000, a w tym roku mamy 11 244 miejsca. Oczywiście trzeba poczekać, aż ci lekarze znajdą się, młodzi lekarze zostaną wykształceni i znajdą się w systemie ochrony zdrowia, ale ważniejsze dla nas jest to, jakie są trendy i jakie są przewidywania, jak system ochrony zdrowia zostanie, mówiąc kolokwialnie, wyposażony w kadry. Kolejna informacja to jest taka, że bardzo wzrosła nam liczba uczelni. Mieliśmy w 2010 roku mieliśmy 9 uczelni medycznych, w tym roku mamy 36, proszę Państwa. Czyli czterokrotny wzrost liczby wyższych uczelni kształcących przyszłych lekarzy. No i jeszcze chciałabym się pokrótce odnieść do rezydentów. Po pierwsze, bardzo jest ważne dla nas nie tyle, żeby tych lekarzy było więcej, ale żeby tych lekarzy było więcej w konkretnych specjalnościach, których ich brakuje. Bo są takie specjalizacje, gdy lekarzy mamy nadmiar i będzie ta liczba, ten podaż lekarzy będzie przekraczała popyt. Ja jutro będę dokładnie o tym mówić i pokazywać Państwu konkretne dane. Natomiast na pewno są specjalizacje, takie jak na przykład choroby wewnętrzne czy chirurgia ogólna, gdzie tych lekarzy brakuje. I także mamy bardzo różne rozmieszczenie lekarzy w zależności od regionu kraju. Są rejony, takie jak na przykład województwo podkarpackie, czy województwo lubuskie, czy województwo opolskie, czy warmińsko-mazurskie, gdzie tych lekarzy mamy niedobór. Natomiast województwo mazowieckie jest przesycone lekarzami. Więc generalnie tutaj też to trzeba brać. Ja to wszystko przedstawię Państwu jutro. Zapraszam. Mazowieckie trzeba im powtórzyć. No niestety nie mam dokładnych danych cyfrowych, ale no myślę, że możemy też odpowiedzieć pisemnie Państwu, tak, Panie Dyrektorze, że możemy te wszystkie dane osobom zainteresowanym przesłać, konkretne liczby, prawda, i zdecydowanie zgadzam się z tym twierdzeniem, że w Podkarpackim jest lekarzy brakuje, ale to nie jest kwestia, brzydko mówiąc, produkcji lekarzy w całym kraju, ale odpowiednich zachęt, żeby ci lekarze wybierali i młodzi rezydenci wybierali takie specjalizacje, których nam w kraju brakuje i też kierowali się w takie rejony kraju, gdzie te ręce do pracy są najbardziej potrzebne. I to wymaga kilku ścieżek działania. Z jednej strony działanie ze strony Ministerstwa Zdrowia, ale z drugiej strony też potrzebne są działania lokalne i działania samorządu. Myślę, że bardzo dobrze się stało, że powstają uczelnie medyczne w tych miejscach, gdzie był niedobór lekarzy, ponieważ dane też wskazują na to, że absolwenci na ogół osiedlają się blisko miejsca, gdzie się wykształcili. Ludzie raczej nie są chętni, żeby podróżować z Przemyśla do Szczecina, więc ja myślę, że uczelnia rzeszowska, na którą tutaj bardzo liczymy i wspieramy, niedługo te luki, powiedzmy w przykładowym województwie podkarpackim, zechce zapełnić. I teraz chciałabym jeszcze podkreślić rolę samorządów. U mnie kilka tygodni temu do mnie przyjechała delegacja ze szpitala powiatowego w Łowiczu. Łowicz 100 kilometrów od Warszawy, więc jak Państwo możecie się moglibyśmy się spodziewać, że tam będzie niedobór kadry medycznej, bo wszyscy chcą do Warszawy. I pytam panią dyrektor szpitala, czy macie państwo problemy z kadrą i z obsadzeniem ewentualnych wakatów? Pani dyrektor na to mówi nie, dlatego że my tych młodych rezydentów, młodych lekarzy już dzisiaj zachęcamy. Zachęcamy w różny sposób, oferując czy możliwość otrzymania mieszkania, czy też otwierając przed nimi konkretne ścieżki kształcenia i wspierając ich w rozwoju. Więc to jest droga także ze współpracy z samorządami, żeby też te lokalne władze, gdzie mają jakąś potrzebę, no, angażowały się mocniej w zachęceniu i zaproszeniu medyków do siebie. To ja tyle. Jeżeli będą jakieś dalsze pytania, no to chętnie oczywiście odpowiem.
Dziękuję bardzo pani minister. Otwieram dyskusję. W pierwszej kolejności poproszę o zabranie głosów posłów, ewentualnie gości, potem odpowiedzi ministrów. Ja tylko chciałam przedstawić też jako posłanka, też pracująca w Komisji Edukacji w poprzedniej kadencji, że domyślam się, że cały problem, który był powodem zwołania dzisiejszej komisji przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, wynika z tego, że w poprzedniej kadencji zostały utworzone uczelnie kierunki lekarskie i 12 uczelni, które powołane zostały przez pana ministra Czarnka, nie uzyskało pozytywnej lub warunkowo pozytywnej opinii ministra zdrowia, nie miało pozytywnej opinii PAKI, co skutkuje takim niepokojem o jakość kształcenia i prostym pytaniem też do państwa i pań i panów posłów, czy chcieliby być leczeni przez lekarza, który został wykształcony na uczelni, nie dającej gwarancji jakości kształcenia. I rozumiem, 9 z tych uczelni, mimo braku tych pozytywnej opinii, rozpoczęło działanie. I ja rozumiem działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia, rozpoczęte w lutym 2024 roku, nie jako działania przeciwko tym uczelniom, tylko działania mające zapewnić jakość kształcenia w tych uczelniach. I jak widzimy, ten proces został przez ministra opisany i część tych uczelni ma już limity, uzyskała pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Nie rozumiem, dlaczego protestujecie państwo przeciwko działaniu Państwowej Komisji Akredytacyjnej i wydawaniu przez nią opinii na temat jakości kształcenia. To jest instytucja, która powinna działać. A na pytanie pana posła, dlaczego tak późno, mogłabym zadać pytanie, dlaczego prezydent powołał rząd 13 grudnia, a nie zaraz po wyborach. Wtedy byłoby po prostu wcześniej. Wtedy byłoby szybciej. I mamy zgłoszenia pan poseł Dolata, pan poseł Schreibert i pan poseł Cieszyński. Bardzo proszę w takiej kolejności. Pani przewodnicząca, mam wniosek formalny o to, abyśmy przerwali obrady połączonych komisji i kontynuowali je w dniu jutrzejszym, kiedy pani minister zdrowia będzie przygotowana już i będzie mogła nam przedstawić bardzo istotne, kluczowe, powiedziałbym, dane, no bo trudno prowadzić debatę na posiedzeniach komisji, gdzie zjawili się posłowie, gdzie zjawili się liczni goście, bez merytorycznych podstaw. No to jest niedopuszczalne, więc myślę, że nic się nie stanie istotnego, jeśli to posiedzenie w tym momencie przerwiemy i będziemy kontynuować, jak już pani minister będzie przygotowana. Dziękuję. Pan poseł Napieralski, wniosek przeciwny. Tak, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja z wnioskiem przeciwnym do mojego przedmówcy. Znaczy, dla mnie w ogóle ta dyskusja dzisiaj jest dość dziwna, mówiąc najdelikatniej. Znaczy, 8 lat, właśnie 8 lat rządziliście, znaczy zniszczyliście cały system edukacyjny. Znaczy, Collegium Humanum to jest wasz sukces. Znaczy, jeżeli te inne uczelnie mają wyglądać jak Collegium Humanum i mają tak kształcić przez 3 miesiące kolejnego lekarza za duże pieniądze, no to ja wam gratuluję. Znaczy, nic nie zrobiliście w tej materii. Mija pół roku, kiedy my rządzimy i nagle wam się przypomina, że coś trzeba zapytać. Znaczy to w ogóle, naprawdę, to jest śmieszne to, co robicie. Znaczy nie potrafiliście zbudować zdrowego systemu edukacyjnego dla w ogóle różnej kadry. Nie mówię tylko o kadrach lekarskich. A dzisiaj próbujecie się wybielać i atakować tylko za co i kogo. Znaczy to wy powinniście dzisiaj zdać nam relację z 8 lat rządów, co zrobiliście, ile błędów popełniliście i przeprosić za Collegium Humanum.
a nie tu jeszcze próbujecie robić jakieś przerwy. No to jest jakiś w ogóle skandal. Zwołaliście nas i dzisiaj chcecie zrobić i dzisiaj nawet nie próbowałem tam się dostać, bo wiedziałem, jakie to szwindle, panie pośle. Powiedziałem, że pan ma stamtąd jakiś ciekawy ten dyplom, to proszę pokazać, to sobie chętnie go przeanalizujemy. Więc co wy powinniście dzisiaj tak naprawdę, dzisiaj powinniście złożyć dzisiaj przeprosiny tak naprawdę, co zrobiliście i raport co tego, co było. Dziękuję panie pośle. Proszę. Dziękuję. Ja tylko chciałam panom i paniom posłankom przybliżyć temat dzisiejszej komisji, przedstawienie informacji w sprawie limitów przyjęć na studia lekarskie oraz sytuacji uczelni, które prowadziły kształcenie w roku akademickim 2023-2024, a które jeszcze nie uzyskały zgody na kształcenie w roku 2004-2005 i podlegają ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Taki temat komisji państwo zgłosiliście. Pani minister w swojej wypowiedzi, najpierw pan poseł Schreibert, a potem pani minister, wykroczyła poza ten temat. Ten temat dotyczący liczby lekarzy, zapotrzebowania, będzie jutro, o ile rozumiem, na zwołanej już odrębnej Komisji Zdrowia czy podkomisji Komisji Zdrowia. Jeżeli posłowie Komisji Edukacji chcą się dowiedzieć, myślę, że nie ma przeszkód, żeby w tej komisji wzięli udział. Dzisiaj skupmy się na temacie, który został zgłoszony przez wnioskodawców, czyli pana kolegów, panie pośle Dolata. Proszę przygotować karty do głosowania. I głosujemy wniosek formalny. Kto jest za przerwą, kto jest przeciw? Zaraz będziemy głosować. No. Czy jesteśmy przygotowani do głosowania? W takim razie bardzo proszę, kto jest za przyjęciem wniosku o przerwę? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wiem, czy jest. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki głosowania. Głosowało 47 posłów, za głosowało 18, przeciw 29, nikt się nie wstrzymał. Kontynuujemy debatę. Pan poseł Cieszyński. Czy pan poseł Schreiber, przepraszam. Pan poseł Schreiber był pierwszy. Tak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Znaczy, no, ja w swoim wystąpieniu nie przypominam sobie, żebym jakoś odbiegał od tematu dyskusji. Może się pani ze mną zgadzać albo nie, ale wszystko to dotyczyło tematu. Natomiast jeżeli tutaj szanowny pan poseł Napieralski wygłasza tego rodzaju no, filipiki, no, to trudno przejść nad tym do porządku dziennego. Naprawdę, no, szanowny panie pośle, proszę nie mieszać mnie, ani ja, ani koledzy tutaj nie mają żadnych dyplomów na Collegium Humanum. Zdaje się, że pańscy koledzy je mają. Proszę się tym zainteresować ewentualnie i składać zażalenia w odpowiednie miejsce. Natomiast właśnie efekt działania także 8 lat tych ostatnich sama pani minister pochwaliła, jak to wzrosła ilość uczelni, to także wynika z tego materiału, no właśnie do 36, biorąc, ja mówiłem o 24 bez tych 12, o których teraz rozmawiamy, włącznie z nimi to jest 36, jak zwiększyła się ilość studentów z 2000 do około 11000, no to są działania, to jest efekt właśnie działań, które podejmował i tej aktywnej polityki, którą podejmował poprzedni rząd. Możemy oczywiście dyskutować, czy jest słuszne. Ja uważam absolutnie, że tak. Dziwię się, że minister zdrowia uważa, że są miejsca, gdzie jest przesyt lekarzy. No ja
Ja powiem szczerze, z taką sytuacją nigdzie się nie spotykam i nie jest problemem przenoszenie lekarzy o kilkaset kilometrów, tylko problemem jest, tak jak powiedziałem, także to, że w małych ośrodkach nie ma chętnych w ogóle do pracy i jest bardzo trudno znaleźć osoby, które by się tego podjęły. Nie mogę się też zgodzić z takimi tezami, które także pani przewodnicząca przedstawiła, deprecjonującymi uczelnie, które otrzymały zgodę ministra zdrowia i ministra nauki do prowadzenia kierunku lekarskiego. Przypomnę, że połowa z tych uczelni to są w ogóle uniwersytety i politechniki. Znaczy w ogóle to jest bardzo w moim przekonaniu niestosowne, by w taki sposób prowadzić tą dyskusję. To jest właśnie ten styl polityki, którą także pan minister prowadzi i przeciwko której ja bym chciał bardzo gorąco zaprotestować. Ja oczywiście nie mam oglądu wszystkich 12 uczelni w kraju. Widziałem, jak to Politechnika Bydgoska do tego tematu podchodzi i mogę o tym powiedzieć tylko dobrze i bardzo dobrze. I myślę, że obecni tutaj także na posiedzeniu komisji posłowie z okręgu bydgoskiego również to przyznają, chociaż siedzą w ławach rządzących, w ławach koalicji rządzącej. Więc jakby tego rodzaju upolitycznianie sprawy jest po prostu niedorzeczne. To dlaczego mój szanowny kolega, pan poseł Dorata wystąpił z wnioskiem formalnym, ja akurat rozumiem, bo na pytania, które przedstawiliśmy, praktycznie w większości nie otrzymaliśmy żadnych satysfakcjonujących odpowiedzi. Jeżeli ktoś uważa, że satysfakcjonującą jest sytuacja, w której w sierpniu mają być takie decyzje, kiedy można rozpoczynać ewentualnie jakiś dodatkowy nabór, no to ja odpowiadam, że nie. No to nie jest sytuacja. Tylko Politechnika Bydgoska z tych uczelni podjęła decyzję, pomimo braku limitów, na decyzję o rekrutacji, bo przecież tego zakazać nie można było. No, z tego, co mi wiadomo, jest bardzo duża ilość chętnych, pomimo tej bardzo złej medialnej aury, którą wytworzyło ministerstwo, a także część osób, w tym także tych, które się wypowiadały. To jest kolejna rzecz. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji o strategiach dotyczących rozwoju specjalizacji. Już tylko pokrótce to przypomnę. Nie otrzymaliśmy informacji o corocznych rozporządzeniach o limitach. Nie otrzymaliśmy decyzji, jak ma to wyglądać w kolejnych latach. Nie otrzymaliśmy informacji o tym, co szkodzi uczelni, czyli kwestie rozporządzenia, braku tych rozporządzeń, jakby konkretnych decyzji, jak ma to wyglądać w tym roku, jak będzie wyglądało w kolejnych latach. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlaczego tak późno zlecono kontrolę PAKI, zresztą wcześniej całą ją wymieniono. Tak. I no jakby stwierdzenie, że przyczyną tego było, że rząd został powołany 13 grudnia, no uważam za dowcip niezbyt udany. Nie otrzymaliśmy informacji, co z uczelniami, które nie zrekrutują drugiego rocznika i co w związku z tym dla tych studentów, jaka dla nich tutaj informacja ma być. Nie otrzymaliśmy informacji o przygotowaniu innych uczelni, którym zwiększono limity, te które prowadziły wcześniej, o ich przygotowaniu. Nie otrzymaliśmy informacji o dalej kolejnym, bo już zainwestowano w państwo polskie, zainwestowało w uczelnie, które zresztą państwowe, środki, by pomóc im stworzyć infrastrukturalne warunki do prowadzenia kierunków lekarskich, jakie dalej mają być tego konsekwencje. Bo przypomnę, że nawet w związku z tymi informacjami, które do nas docierają, zaledwie dwie uczelnie, mówię o Politechnice Bydgoskiej i Akademii Tarnowskiej, mają otrzymać jakieś limity, reszta wedle informacji no, ma w ogóle być ich pozbawiona. Nie otrzymaliśmy więc o tym zabezpieczenia informacji, nie otrzymaliśmy informacji o kierunku lekarsko-dentystycznym na Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Nie otrzymaliśmy także informacji o innych kierunkach studiów, które
które odbyły się, które jakby uczelnie prowadzą pomimo także wcześniej negatywnej opinii PAKI. Pani minister stwierdziła, że na 90% nie ma takich sytuacji. Wedle mojej wiedzy, na przykład w przypadku psychologii, taka sytuacja występuje, to jest, nie chcę tutaj jakby wskazywać konkretnych uczelni, myślę, że pani minister może to i powinna to sprawdzić. I niezależnie od wszystkiego, co tutaj padnie, bo ja niestety mam wrażenie, że takiej chęci jakby poważnego podejścia do tej sprawy dalej nie widzę, to bardzo proszę o odpowiedzi na wszystkie pytania na piśmie, aby je dostarczyć członkom komisji, ale też o odpowiedzi teraz, jeżeli skoro zwłaszcza pani przewodnicząca chce, żeby nie chciała dać jednego dnia tej przerwy, żeby pani minister mogły być przygotowane lepiej do tego posiedzenia, więc jak rozumiem, można także uzyskać w tym momencie te informacje. I to nie jest, proszę państwa, tak, że my rozmawiamy sobie teraz o jakimś politycznym problemie, czy teraz ktoś chce robić jakąś polityczną hucpę. To jest temat, który dotyczy no, w zasadzie wszystkich Polaków. Wiemy, jaka jest dramatyczna sytuacja, a wiemy też, jak jest z badań, z informacji, które można wyczytać na rządowych portalach, jakie są też perspektywy niebezpieczne. Mówiłem choćby o ilości lekarzy emerytów i jakby o rosnącym... Liczbie, tutaj, panie pośle. Dobrze. Liczbie znakomicie. To jest w tym momencie niewątpliwie też ważne. Dziękuję za czujność, pani przewodnicząca. I to wydaje mi się, że jest sprawa absolutnie kluczowa dla olbrzymiej części Polaków. Do tego my nie mamy żadnej... I chciałem też usłyszeć, dzisiaj też nie usłyszałem żadnej alternatywnej strategii, którą by być może, uznając, że ta była zła, ministerstwo miało zaproponować. Jej tak naprawdę nie ma. Lekarzy brakuje praktycznie wszędzie. No, kolejki są z tym związane wszędzie. Nie chcę wchodzić w ten temat, ale no, jakby zwiększenie... To oczywiście nie jest remedium na wszystkie kłopoty. I nikt tak nie twierdzi. Ale jest to możliwość wyjścia przynajmniej częściowa z tych problemów, o których wcześniej wspominałem, i dlatego tak ważne wydaje się nam uzyskanie odpowiedzi na te pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie pośle, powtórzył pan pytania z wniosku, mimo że odpowiedziałam i pokazałam panu, jaki jest temat komisji. Żeby uzyskać odpowiedzi na pytania, trzeba je najpierw zadać. We wniosku państwo tych pytań nie zadaliście, pytaliście o coś całkiem innego. Więc rozumiem, że pani Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzą na wasze pytania na piśmie. Chciałam również pana posła poinformować, że na ten temat i te dane były też przedstawiane na podkomisji do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. I jeżeli państwo chcecie dostać te informacje, to zapraszam jutro na podkomisję i możecie państwo zwołać podkomisję do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Ale jeżeli piszecie wniosek, to proszę w tym wniosku napisać wszystko, o czym chcecie wiedzieć, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. Następny pan poseł Cieszyński, potem mamy pana posła Gizińskiego. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Jeżeli chodzi o to, co przed chwilą mówiła pani przewodnicząca, czyli jaki ma związek kwestia właśnie popytu na lekarzy, o czym mówił pan minister Schreiber, a tymi limitami, to o tym, że to jest ze sobą bezpośrednio powiązane, mówiła na jednym z posiedzeń Komisji Zdrowia bardzo mądra i kompetentna osoba, obecna zresztą tutaj dzisiaj na sali, pani minister Urszula Demków, która mówiła, że jeżeli chcemy dyskutować o miejscach na studiach, to trzeba zacząć właśnie od tego dyskusji, bo to jest fundament i pan minister myśli tak samo jak pani minister i myślę, że jak każdy, kto się nad tym chwilę dłużej zastanowi, także rozumiem krytykę pani przewodniczącej, ale wydaje mi się, że ona nie jest do końca uzasadniona.
Natomiast bliżej tego tematu miejsc, ja chciałem zapytać o bardzo konkretną sprawę. Bo proszę Państwa, to nie jest żadna tajemnica, że bardzo często kwestie tego, kto dostanie te miejsca, czy nie dostanie, kto dostanie tę opinię, czy pozytywną, czy nie, to jest kwestia lokalnej polityki. Ja chciałem zapytać o przykład Politechniki Wrocławskiej, bo to, proszę Państwa, jest naprawdę gruby skandal. To jest Wydział Medyczny, który współpracuje ze szpitalem wojskowym, z największymi szpitalami wojewódzkimi na Dolnym Śląsku, z Dolnośląskim Centrum Onkologii włącznie. To jest szpital, w którym w Radzie Wydziału jest komendant szpitala wojskowego, placówki no, na całym Dolnym Śląsku bardzo znanej i renomowanej. To jest wreszcie szpital, czy kierunek, uczelnia, przepraszam, na której uczy nowo powołany przez panią minister zdrowia Leszczynę konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii. Czyli no, pewnie tutaj wiele przedstawicieli wielu specjalizacji się na mnie obrażą, no ale jednej z najważniejszych specjalizacji w medycynie. I dzisiaj słyszymy, że taka uczelnia, która jeszcze poza wszystkim, że no ma fantastyczną kadrę, no bo to są specjaliści, których nawet Państwo doceniacie, tak? Ma fantastyczną bazę, no bo to są szpitale, które naprawdę no, każdy, kto cokolwiek wie o ochronie zdrowia na Dolnym Śląsku, przyzna, że ta baza jest fantastyczna. I jeszcze chce realizować kierunek dzięki pasji pana rektora, pana profesora Wójsa, który ma łączyć medycynę z nowoczesnymi technologiami. I co się okazuje? No, tak się składa, że PAKA nie daje pozytywnej oceny. Proszę Państwa, w tym samym czasie pozytywne oceny są dla na przykład Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w Wałbrzychu. Wałbrzych, piękne miasto, to każdy wie, natomiast chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o potencjał akademicki i szpitalny, to nijak to się ma do tego, o czym przed chwilą powiedziałem. I teraz pytanie, czy to na pewno jest dobra decyzja? I czy takich decyzji, jak dotycząca Politechniki Wrocławskiej, o której przed chwilą Państwu powiedziałem w szczegółach, czy to na pewno jest dobra decyzja, żeby tak postępować i w imię lokalnej polityki niszczyć miejsca, które mogą bardzo dobrze kształcić studentów, które zapewnią doskonałych dydaktyków, które zapewnią doskonałą bazę. I to jest moje pytanie, dlaczego Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Nauki biorą w tym udział? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Giziński. Przygotuje się pani poseł Chybicka, przepraszam. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, najpierw chciałbym podziękować obu ministerstwom za decyzję w sprawie Wydziału Lekarskiego, pozytywną decyzję w sprawie Wydziału Lekarskiego na Politechnice Bydgoskiej. I chciałem zapewnić wszystkich Państwa, łącznie z panem posłem Łukaszem Schreiberem, obydwaj reprezentujemy to samo miasto, ten sam region, że powody do niepokoju tych, którzy będą studiować, czy tych, którzy starali się utworzyć Wydział Lekarski, powody do niepokoju dawała wyłącznie taka narracja, którą w Bydgoszczy i w województwie słyszeliśmy, a którą pan poseł Łukasz Schreiber zaczął. Byliśmy przekonani wszyscy, którzy się w to zaangażowali, że to jest projekt dobry. Chciałem zapytać pani minister, czy dobrze rozumiem brak odpowiedzi jeszcze na wniosek o utworzenie Wydziału Stomatologicznego na Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, że po prostu czekacie Państwo na opinię PAKI, jeśli będzie pozytywna, to rzeczywiście od 1 października ruszy.
Ale chciałem przy okazji zadać też pytanie o Wydział Lekarski, który rozpoczął działalność 15 października ubiegłego roku na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, szerzej znanej jako Szkoła Ojca Rydzyka. Czy PAKA planuje kontrolę po pierwszym roku efektywności szkolenia? I jeśli tak, to kiedy? A gdyby pani przewodnicząca pozwoliła, to jeszcze chciałbym dorzucić jeden argument na odpowiedź, na pytanie, czy mamy za mało lekarzy, do czego nieustannie wracał w swojej wypowiedzi pan poseł Łukasz Schreiber. Powoływał się pan, zdaje się, w swojej wypowiedzi wstępnej na znakomity materiał przygotowany przez Polską Akademię Nauk Ochrona Zdrowia Polska 2.0, materiał opublikowany we wrześniu 2023 roku. Otóż w tym materiale można znaleźć bardzo rzetelne analizy i odpowiedź na pytanie, nie mamy za mało lekarzy. Lekarze w złych miejscach pracują. Dzisiaj w Polsce 53% wszystkich wydatków na ochronę zdrowia to są wydatki na hospitalizację. Pożądany poziom, przy którym służba zdrowia w XXI wieku może pracować efektywnie, to 30-35%. Panie pośle Schreiber, oddziały jednoimienne w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy i w Szpitalu Klinicznym Jurasza, w tym dwa oddziały, to jest kuriozum, myślę, europejskie, dwa oddziały hepato-onkologiczne, jeden z przeszczepami szpiku, 800 metrów od siebie, nie brakuje lekarzy. Lekarze są źle wykorzystywani i to trzeba zmienić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani profesor Chybicka, proszę, i przygotuje się pan poseł Wicher. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, trochę jestem zdumiona tym, że do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi PAKI w sprawie kontroli przeprowadzanej w tych 9 uczelniach, a szczególnie chodzi mi o Politechnikę Wrocławską, którą doskonale znam, która jest bardzo wysoko w rankingach wszelkich naukowych, która stworzyła wydział lekarski od podstaw, która wyłożyła na to duże środki, która zorganizowała to perfekcyjnie w oparciu o profesorów, którzy już nie pracują w uczelni, a pracują w wyżej wymienionych szpitalach, wcześniej przez kolegę z Prawa i Sprawiedliwości. I choć zwykle się nie zgadzałam z tym, co pan mówił, to tu akurat jest pełna zgoda. Studenci, którzy z 72 studentów, którzy rozpoczęli studia na Politechnice Wrocławskiej, jest bardzo zadowolonych, świetnie wykształconych trochę inaczej, aniżeli robi to zresztą bardzo dobra i wysoko w rankingach stojąca Uczelnia Medyczna Główna, czyli Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. To ze sobą nie koliduje, bo to tutaj zostało tylko rzucone i ja mam nadzieję, że pani minister Demkow jutro to powie. Ilu, jeśli są takie dane, bo ja mogę powiedzieć, że wśród pediatrów ponad 2000 to są emeryci. W momencie, kiedy emeryci, pediatrzy powiedzieliby, że rzucamy, idziemy na emeryturę prawdziwe, to wiele jednostek stanie i dzieci nie będą miały opieki. Jeśli w pozostałych dziedzinach jest podobnie, to jest potrzeba kształcenia, ale to nie jest klucz tej sprawy. Absolutnie. Jeśli minister edukacji poprzednio popełnił błąd i dał zgodę uczelniom na to, ażeby pomimo negatywnej opinii PAKI, teraz moje pytanie,
Czy Paka nie pamięta, co oceniła? Dlaczego to tak długo trwa? Bo ja tego nie mogę pojąć. Przecież to dosyć łatwo było stwierdzić, jeśli na przykład w danej jednostce brakowało prosektorium, a ono już jest, no to to, czy to musi tyle trwać? Przecież wiadomo, że nabór jest na początku lipca. Czy to ma być na takiej zasadzie, że Paka wyda pozytywną opinię i w październiku ci, którzy nie dostali się na te uczelnie, ruszą na te uczelnie, które ani nie są gorsze i powinny jakby mieć z tak zwanego pierwszego naboru. I kolejna rzecz, czy przewidziana jest jakakolwiek rekompensata dla uczelni, które zostaną w ten sposób ukarane za to, że chciały kształcić studentów. Ja chcę podkreślić, że to postępowanie według mnie ministra Czarnka było absolutnie nieprawidłowe, bo on powinien, po to jest Państwowa Komisja Akredytacyjna, żeby, czyli PAKA, żeby ocenić poziom tych wydziałów. I nie powinno się stać tak, że przy negatywnej opinii te wydziały ruszyły. Ale skoro ruszyły, to trzeba zachować jakąś sprawiedliwość, zobaczyć jak te jak to funkcjonuje i no nie wiem, dopychanie studentów z tego pierwotnego, co się stanie z tymi studentami, którzy są bardzo zadowoleni. Ja myślę o tych konkretnie z mojego miasta. Co się z nimi stanie? Oni zostaną dopchnięci na uczelnię, na której i tak jest bardzo dużo studentów. Ja tam pracowałam 50 lat prawie, więc doskonale i wiem doskonale, że w tej chwili też grupy są liczne i nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze je zwiększać. To nie jest dobra droga, więc też oczekuję, pani minister, że jednak tu będzie jakaś odpowiedź w tej sprawie i może trochę szybsza, bo nawet jeżeli PAKA chce wydać negatywną opinię, też trzeba to powiedzieć i powody jakie są. Co stwierdziła, bo z tego co ja wiem od pana rektora Wójsa, to jednak wszystko zostało poprawione. I dlaczego do chwili obecnej nie jest to uwzględnione? Ja powiem szczerze, tego nie rozumiem i być może w innych uczelniach jest inaczej, ale to jest wielka, renomowana uczelnia, która będzie kształciła lekarzy, bardziej może trochę inżynierskich, aniżeli byliśmy my kształceni na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, który jest świetny. To nie ulega żadnej wątpliwości i który jest bardzo wysoko w rankingu. Dziękuję bardzo pani poseł. Odpowiedź szybko, a nie w październiku. Dziękuję bardzo pani poseł. Ja chciałem poprzeć panią profesor Chybicką. Ale pan nie prowadzi. Na razie ja prowadzę komisję. Do głosu zapisał się w następnej kolejności pan poseł Wicher. Przygotuje się pani poseł Szczurek-Żelazko. Szanowna pani przewodnicząca, wysokie komisje. Moi drodzy państwo, stoimy przed bardzo ważnym tematem, który dzisiaj mamy wydyskutować na różnych płaszczyznach. I bardzo dziękuję tym, którzy podchodzą do tej debaty merytorycznie, tak jak pani profesor przed chwilą. Moi drodzy państwo, praprzyczyna leży zupełnie gdzie indziej. Praprzyczyna leży od wielu lat w dużych ośrodkach kształcących lekarzy, którzy przez, mimo różnych nacisków, próśb, sugestii, bardzo nierychliwie, można tak delikatnie rzecz powiedzieć, przez ostatnie lata podchodziły do tematu zwiększenia limitów przyjęć studentów na kierunku lekarskim na swoich uczelniach. Wręcz była tak jakby wrażenie pewnej zmowy, że nie będzie tego powiększania tych limitów. W związku z tym, moi drodzy państwo, zaczęły się pojawiać kierunki anglojęzyczne i tu by mnie bardzo ciekawiło, ile anglojęzyczy, na ile było rekrutacji tutaj obcokrajowców na te miejsca anglojęzyczne, a ile Polaków, którzy chcieli się kształcić w języku angielskim, a bądź innym, w zależności od profilu językowego. I ile z nich później wyjechało, ale to jest inne rzeczy. Później nagle zaczęły się pojawiać uczelnie prywatne, które za wielkie pieniądze zaczęły kształcić młodych lekarzy i stomatologów. Ja na przykład w tamtym roku słyszałem, nie będę wymawiał nazw, bo nie o to chodzi, od jednej z prywatnych uczelni, że spadł jej nabór na 70%, ponieważ śmieli otworzyć nowe kierunki lekarskie, które im zabrały studentów. To jest taka jedna wątpliwość, ale problem leży w tym, że moi drodzy państwo, mamy braki. No ja bym też chciał wiedzieć, bo to się wiąże z tym, ilu potrzebujemy lekarzy. Ja bym chciał znać liczbę lekarzy po numerach PESEL.
Dlaczego? Żebyśmy wiedzieli, czy przypadkowo nie namnażamy kogoś na kontrakcie, na różnych umowach o pracę i nie liczymy danego lekarza kilka razy w statystykach, to jest raz. A druga sprawa, moi drodzy Państwo, też warto byłoby zobaczyć na wiek, to co było też tu wspomniane, lekarzy, którzy są poszczególnych specjalizacji. Natomiast wracając do kierunków, moi drodzy, przypominam tylko, że zgodnie z przepisami prawa procedura wygląda następująco, że PAKA udziela jedynie opinii dla ministra. Opinii. Ona nie jest obligatoryjnym podjęcie decyzji dla ministra wyznacznikiem, tylko czymś, które ma tylko być wskazówką dla ministra podejmującego decyzję. Oprócz tej opinii PAKI pojawia się praca Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki. Dopiero po tych konsultacjach minister nauki wydaje zgodę na prowadzenie rzeczonego kierunku. I to jest bardzo istotne. Przypominam Państwu też, że zgodnie, bodajże tu mogą mnie Państwo poprawić, przedstawiciele Państwowej Komisji Akredytacji, bardzo ufam i cenię jej pracę. I myślę, że jeśli chodzi o merytorykę, no to tu nie będziemy mieć żadnych, tu nie dyskutujemy o tym, tylko chodzi nam o czas. A więc, moi drodzy Państwo, PAKA, z tego co ja pamiętam, zawsze ma wpisane, że nowe kierunki medyczne, ile dobrze pamiętam te, o których mówimy, miały wpisane kontrole po drugim, po trzecim i po piątym roku po to, żeby PAKA miały stabilną nad nim nadzór, żeby czy ta jakość kształcenia się rozwija, poprawia, czy ewentualne pewne niedociągnięcia są poprawiane w procesie dydaktyczno-naukowo-badawczym. A więc, moi drodzy Państwo, ta kontrola, która została nagle dziwnie przyspieszona, no ze względów, no powiedzmy sobie wprost politycznych, ona byłaby wykonana w ramach drugiego roku studiów, bo była zaplanowana po drugim roku studiów, bo taka jest zasada. A Państwo nie mogliście zatrzymać Akademii Tarnowskiej Bydgoszczy, ponieważ one nie rozpoczęły rekrutację, więc nie było czego kontrolować. Jest poprzednia decyzja z tamtego roku, więc nie można ponowić opinii PAKI do czegoś, co nie zostało uruchomione. A więc tutaj Państwo przydzieliliście limity, bo nie było innego wyjścia, bo formalno-prawnie nie dało się tego zatrzymać. A więc, moi drodzy Państwo, mówimy o 9 kierunkach i mówimy o studentach, którzy tam są zlokalizowani. To są młodzi ludzie, młodzi adepci sztuki, nauki czy też lekarskiej, którzy w przyszłości chcą pomagać drugiemu człowiekowi, którzy zasługują na szacunek. Na szacunek, a nie obrażanie ich uczelni, które sobie wybrali. A dlatego bardzo proszę Państwową Komisję Akredytacyjną o merytoryczne podejście do sprawy. Ale jest jeszcze inne pytanie, Pani Przewodnicząca. Rektorzy tych uczelni, według tych oczywiście uchybień, które wskazała PAKA w negatywnych opiniach, rozpoczęli w tym roku, w tamtym i w bieżącym proces uzupełnienia wszystkich braków, czyli uzupełniali je. Są rektorzy, którzy podpisali już, uwaga, podpisali umowy na budowę na przykład prosektorium za 8 milionów złotych. To prosektorium będzie gotowe w listopadzie, grudniu bieżącego roku. Jest już podpisana umowa, są wydatkowane środki publiczne, wszystko ruszyło. Ponadto rzeczona uczelnia, z której nie wymawiam z nazwy, zaprojektowała już budynek za 40 milionów złotych dla kierunku lekarskiego, który chciała rozpocząć budowę nowoczesnej tego już w przyszłym roku. A więc, moi drodzy Państwo, co z wydatkowaniem środków publicznych, które zostały już zadziergnięte w kontekście, nie daj Boże, negatywnych opinii PAKI, które się mogą pojawić? Przypominam, że te kierunki zgodnie z prawem mają prawo prowadzić kierunki i nie muszą się tak naprawdę wstrzymywać. Oni mogli prowadzić rekrutację. Państwo nie mieliście ich prawa do tego zatrzymać. A więc, moi drodzy Państwo, a ponadto na koniec, bo nie chcę przedłużać, też chciałbym zwrócić uwagę, że jest coś takiego jak rynek, a więc w ogóle duże do zastanowienia temat jest limitów na kierunki lekarskie wydawane co roku przez ministerstwa, bo zawsze ten rozporządzenie jest problematyczne, zawsze się opóźnia i zawsze jest duży stres na uczelniach, jak to będzie wyglądało. Więc to też jest do przeprojektowania. Natomiast apeluję do Państwowej Komisji Akredytacji. Aha, jeszcze jedna rzecz. Pan minister, wiceminister zdrowia, to nie jest tak, panie pośle, że pan powiedział, że dzisiaj nagle pytamy, bo pytamy od kilku miesięcy, tylko pan nie jest członkiem wszystkich komisji. Na Komisji Zdrowia ta dyskusja już trwa od wielu miesięcy. Jeden z panów ministrów, teraz już zapomniałem nazwisko, ale sobie za chwilę przypomnę, zdrowia, na poprzedniej komisji, bodajże w czerwcu, dawał nam obietnicę, że PAKA i ministerstwo zrobi wszystko, żeby początkiem lipca, najpóźniej w połowie lipca,
były wydane już opinie, czy to negatywne, czy pozytywne. Nie wnikam w pracę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, cenię tam zlokalizowanych profesorów, pracowników, którzy są merytoryczni. A więc, moi drodzy Państwo, trzeba mieć odwagę powiedzieć tak albo nie. Bo gdybyście wydali tą decyzję, to niektórzy rektorzy by nie podpisali umów na prace budowlane. Może by się udało jeszcze wstrzymać pewne projekty. A więc bardzo dziękuję za ten głos. Dziękuję bardzo. Jest z nami przedstawiciel Polskiej Komisji Akredytacyjnej, tylko musicie Państwo dać mu szansę odpowiedzieć. Czyli proszę o zwięzłe, krótkie wypowiedzi, żebyśmy mogli usłyszeć odpowiedzi na Państwa pytania. Pani poseł Szczurek-Żelazko, przygotuje się pani przewodnicząca Stachowiak-Różecka. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, no wydawałoby się, że temat ochrony zdrowia i kadr medycznych no powinien być poważnie potraktowany przez no, nasze komisje i wolny od wycieczek politycznych, no ale niestety no, sama Pani Przewodnicząca wprowadziła taką atmosferę i wyrażając opinię na temat tego, w jaki sposób te uczelnie, które powstały w ostatnich latach, mogą kształcić lekarzy. Ja mam taki apel, Pani Przewodnicząca, ani ja, ani Pani nie jest jesteśmy od oceny jakości kształcenia, a wypowiadanie i pytanie posłów, czy chcieliby Państwo być leczeni przez takich lekarzy, jest skandaliczne. Ja jeszcze raz chciałabym podkreślić, żebyście Państwo ważyli swoje wypowiedzi, dlatego że coraz częściej w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej pojawiają się takie negatywne wypowiedzi i już mieszkańcy naszego kraju, studenci, ale też i pacjenci zaczynają w sposób podejrzliwy patrzeć na studentów, którzy biorą udział w zajęciach klinicznych, również na tych lekarzy, którzy opuszczają inne uczelnie medyczne. Więc Szanowni Państwo, słowo ma moc i zastanówcie się, co Państwo mówicie, tym bardziej, że nie jesteście do tego uprawnieni. Mnie jeszcze kolejna rzecz, no skandaliczna wypowiedź pana posła Napieralskiego. Bałaganu, panie pośle, to narobił pana rząd w poprzednich latach. To pani poseł Kopacz i pan poseł Arłukowicz doprowadzili do tego, że całe rzesze lekarzy wyjeżdżały za granicę, bo nie potrafiliście im zapewnić godnych warunków wynagradzania. Dopiero nasz rząd spowodował... A poseł Szrabek powiedział, że panie pośle, ja panu nie przeszkadzałam, tak? Więc bardzo proszę, może pan weźmie jakieś leki, bo pan po prostu nie potrafi nigdy wytrzymać ciśnienia. Nie. Bardzo, bardzo proszę panią poseł o zachowanie pewnych standardów. O zachowanie pewnych standardów i nie wprowadzanie tutaj polityki i dyskusji, kto powinien, a kto nie powinien brać leków. Jesteśmy na Komisji Edukacji, Nauki i Komisji Zdrowia. Możliwić zadanie pytania. Także to państwo wprowadziliście tą atmosferę. Natomiast ja... Myślę, że nikt z nas nie mówił o podawaniu leków. A czy ja mówiłam o podawaniu leków? No pani chyba proszę przesłuchać, co ja mówię. Proszę przesłuchać swoją wypowiedź. No nie, no po prostu w jakimś alternatywnym świecie żyjemy. Szanowni Państwo, ja mam konkretne pytanie, ponieważ rzeczywiście dwie uczelnie otrzymały w tej chwili przydzielony limit na przyjęcia na rok 2024. Kiedy ostatecznie będzie decyzja co do pozostałych uczelni? Bo tak jak powiedział mój przedmówca, jest to niezwykle ważne. Są uczelnie, które inwestują, studenci studiują i jest ogromny niepokój w środowisku. I jeszcze do jednej kwestii chciałabym się odnieść, mianowicie coś niebywałego stało się od 13 grudnia. Do 13 grudnia rażąco brakowało lekarzy w Polsce, od 13 grudnia mamy nadmiar. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pani poseł Stachowiak-Różecka. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście też chcę przede wszystkim skoncentrować się na Politechnice Wrocławskiej, Wydziale Lekarskim Politechniki Wrocławskiej, dziękując oczywiście na samym początku moim kolegom z Wrocławia, pani profesor Chybickiej za słowa wsparcia, Januszowi Cieszyńskiemu, zaangażowanemu w ten projekt już u jego zarania. Znamy go wszyscy my z Wrocławia bardzo dobrze i rzeczywiście jesteśmy zdumieni
zdumieni, że jest problem z tym, żeby Politechnika mogła to swoje dzieło kontynuować. I teraz, żebyście Państwo, dopowiem tylko parę rzeczy, o których moi przedmówcy nie wspomnieli, uzupełnię informacje, żeby już to jednak uczestnicy komisji usłyszeli. No więc Politechnika zainwestowała już dotąd w ten wydział lekarski ponad 20 milionów złotych. Więc pytanie do pani minister jest takie, czy stać nas na to, żeby po prostu, no to w jakimś sensie, jak się okaże, że jednak nie będą mogli kontynuować tej swojej misji, no pytanie, co z tym? No stać nas, nasze państwo, kiedy nam brakuje lekarzy, na to, żeby te 20 milionów, które zainwestowano, sobie po prostu w jakimś sensie przepadły. Druga sprawa, 100 lekarzy jest tam zatrudnionych. Jeśli nie biorą udziału, jest zatrudnionych i pobierają pensje. I teraz jest pytanie i ten niepokój, który tutaj wyrażamy, że jeżeli nie mogą już brać w tym, nie uczestniczyć w naborze, który jest teraz tym naborem lipcowym, letnim, tylko dopiero we wrześniowym, no to już znowu macie Państwo kwestię związaną z czystą ekonomią, z tym po prostu, że wydajemy pieniądze, utrzymujemy etaty, 100 lekarzy, a się okaże, że prawda, z tą rekrutacją wrześniową może być problem i nie wypełnimy miejsc, bo jestem dobrej myśli, jestem przekonana, że jednak Politechnika będzie mogła rekrutować najdalej we wrześniu, bo po prostu będzie spełniać się warunki, jest do tego bardzo dobrze przygotowana. Następna rzecz, jak to widzę i czym się chcę z Państwem podzielić. Akurat Wrocław jest miejscem, no wielkie wojewódzkie miasto, Państwo sobie zdajecie sprawę, z ogromną, liczną taką koncentracją szpitali i nam tych lekarzy naprawdę brakuje i wszyscy obserwowaliśmy to, że bardzo, bardzo zdolne dzieci z Dolnego Śląska no, nie dostawały się na medycynę na Uniwersytecie Medycznym, no bo po prostu było za mało miejsc i te dzieci z Dolnego Śląska, gdzie jest ogromne zapotrzebowanie i wiele szpitali, po prostu wyjeżdżały do innych miast i najczęściej już tam, gdzie kończyły te studia medyczne, zaczynały swoją działalność zawodową, więc naszym ogromnym interesem jest, żeby jednak tę młodzież zatrzymywać na Dolnym Śląsku, bo to tam są potrzeby. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, jak się obawiam, że to się skończy. Oczywiście, jeżeli Politechnika nie zacznie rekrutacji teraz po prostu, tak jak to być powinno, to te dzieci, które nie dostają się w tym pierwszym naborze na Uniwersytet Medyczny, zasilą płatny wydział na Uniwersytecie Medycznym, po prostu. Zapłacą. To chyba być może też w tym o to chodzi. I to nie są małe pieniądze i nikogo spoza Wrocławia, a w praktyce, z tego co wiem, obserwuję we Wrocławiu, to są oczywiście najczęściej dzieci lekarzy, bo to jest akurat taki zawód, który gdzieś stać na to, żeby potem te swoje dzieci kształcić na płatnych kierunkach medycznych. Więc to się tak w praktyce skończy. I bardzo dziękuję za szczególnie jedno zdanie, które powiedziała profesor Chybicka, że to jest po prostu niesprawiedliwe traktowanie uczelni. To znaczy, to naprawdę wygląda trochę tak, jakby ci, którzy podjęli się ogromnego, bardzo kosztownego wyzwania, zorganizowali naprawdę od podstaw, tak jak Politechnika Wrocławska, ten wydział lekarski, zainwestowali ogromne środki, w sensie i pieniądze, no i ludzi, no bo przecież to, jak mówię, 100 lekarzy zostało zaangażowanych w ten projekt na Politechnice Wrocławskiej. I Państwo ich wszystkich, bo to tak wygląda, wrzuciliście, że teraz muszą ponieść karę, bo ośmielili się zaangażować w projekt, który powstał z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. No na litość Boga, ludzie, naprawdę, to już jest obłęd, tak nie można robić. To nie jest normalne. I jeszcze jedna uwaga, o czym Państwo być może nie wiecie. Komisja akredytacyjna akurat na Politechnice była na początku czerwca i już dawno stamtąd wybyła. I pytanie jest, dlaczego, to też pani profesor Chybicka zwraca na to uwagę, no nie można się doczekać odpowiedzi i dlaczego jednak nie mogą brać udziału wobec tego w tej rekrutacji normalnej, lipcowej, która się odbywa teraz. No komu to ma służyć? Czy interes jest w tej sprawie reprezentowany? Dziękuję. Dziękuję pani poseł, pani przewodnicząca Elżbieta Gelert i potem proponuję odpowiedź Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Pani przewodnicząca, ja się zgłaszam. Pan poseł już zabrał głos. Ale ja zadałem tylko, ja tylko złożyłem wniosek formalny, pani przewodnicząca, ja się nie wypowiedziałem w dyskusji. To pani przewodnicząca. To pośle, to bardzo proszę. To ja najpierw.
Tylko proszę skondensować swoją wypowiedź, tak żebyśmy zdążyli uzyskać odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. Bardzo proszę, pan poseł Dolata. Panie Przewodniczący, będę kondensował wypowiedź tak samo jak wszyscy pozostali moi przedmówcy. Po pierwsze, chciałem zadać takie kluczowe pytanie do pani minister, reprezentujących Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czy wasze resorty, czy rząd uważa, że jest w Polsce potrzeba zwiększonego kształcenia lekarzy, czy jest deficyt lekarzy, czy też nie ma? Bo jeśli uważacie, że nie ma takiego problemu w Polsce, no to powiedzcie to głośno, tak? Powiedzcie to jednoznacznie, nie ma takiej potrzeby, żeby zwiększać ilość kształconych lekarzy. I wtedy będziemy mieli jasność, że taką macie diagnozę. Natomiast jeśli odpowiedź na to moje pytanie będzie brzmiała, że jednak jest ten problem, bo on oczywiście jest, obiektywnie, to powiedzcie, jaki macie alternatywny pomysł. Jeśli uważacie, że nie na tych uczelniach naznaczonych pisowską decyzją zgody na kształcenie lekarzy, no to może wybierzcie jakieś inne, tak? Albo im zabierzcie na 10 minut to prawo i po 10 minutach już nadajcie to właściwe, naznaczone logo tego serduszka białego na czerwonym tle i wtedy to już będzie absolutnie zgodne z prawem, gwarantujące wysoki poziom kształcenia, czyli krótko mówiąc prawomocne i koniecznie w ten sposób zróbcie. Proszę Państwa, założenie a priori, że na tych uczelniach, które utworzyły kierunek lekarski, poziom kształcenia będzie niski, jest absurdalne. To jest założenie absurdalne. Ja przypomnę, bo tutaj kiedyś mówił o tym pan poseł Czarnecki, jak wyglądała dyskusja rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z rektorem jednej z bardziej znaczących uczelni w Polsce w momencie, kiedy Uniwersytet Zielonogórski otwierał Wydział Lekarski. I wtedy ten rektor tej zacnej uczelni powiedział: panie rektorze, po co pan to robi? Zrezygnujcie z tego. Będzie tylko wstyd. Taką presję wywarł. Oczywiście uniwersytet ten kierunek lekarski otworzył i co się okazało? Że jak doszło do egzaminu, po tych kilku latach kształcenia, w tej uczelni, która wcześniej nie kształciła lekarzy, to absolwenci uzyskali najlepszy wynik w całej Polsce ze wszystkich uczelni. Najlepszy wynik. I to się chyba utrzymało jeszcze przez kolejny rok, no potem to jakoś tam się wyrównało. Ale krótko mówiąc, nie można a priori założyć, że kształcenie będzie na niższym poziomie, bo przecież, tak jak tutaj pani profesor Chybicka mówiła, pan poseł Cieszyński, czy pani poseł Stachowiak-Różecka, przecież w tych uczelniach, no, gdzie utworzono te kierunki lekarskie, przecież wykładają naukowcy, którzy wcześniej wykładali na Akademii Medycznej takiej, czy tam Akademii czy Uniwersytecie Medycznym. I teraz tak, ci sami naukowcy wykładający na Akademii Medycznej, Uniwersytecie Medycznym wykładają na wysokim poziomie i gwarantują wysoki poziom wykształcenia absolwentów, natomiast jak pracują, przechodzą dosłownie przez ulicę, tak, i zaczynają wykłady w uczelni, która nowo powołała kierunek lekarski, to już robią to w sposób taki, że ten poziom kształcenia jest niewystarczający. No przecież to nie wytrzymuje absolutnie żadnego kryterium logiki, tak, tego typu wypowiedzi. I oczywiście, tak jak tutaj pani poseł Różecka i kilku przedmówców mówiło, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze. To jest oczywiście wielki biznes. I są tacy, którzy chcieliby, żeby dostęp do zawodu lekarskiego był ograniczony. Bardzo ubolewam, że wśród nich są rezydenci. To jest naprawdę, to dla mnie to jest bardzo smutne, że ci, którzy weszli do tego systemu, uważają, że teraz trzeba za
wszelką cenę zablokować innym koleżankom i kolegom możliwość. I tak kiedyś było z kształceniem prawników. Jak był w Gnieźnie jeden notariusz, jedna kancelaria notarialna, to ale wszyscy... panie pośle, może o notariuszach ale już nie, pani tylko przewodnicząca, proszę ja, na brzegu. Ja nie cenzurowałem pani wypowiedzi. Pani nie ma prawa cenzurować mojej wypowiedzi. Przepraszam, panie pośle, mam sygnały z prezydium obu komisji, żeby poprosić pana o skrócenie wypowiedzi. Tak, oczywiście, tak jak wszyscy. Więc ta sytuacja była dokładnie, kropka w kropkę taka sama. Chodziło o to, żeby był monopol na usługi prawnicze. I ograniczano możliwość aplikacji na notarialnej, adwokackiej. Tak było. I kto na tym cierpiał? Przeciętny obywatel. Więc wracam i teraz już kończę. Wracam do tego głównego pytania, czyli czy rząd widzi potrzebę zwiększenia publicznych. Na publicznych uczelniach bezpłatnego kształcenia lekarzy, czy też nie widzi takiej potrzeby, a jeśli widzi, to co ma zamiar z tym problemem zrobić? Dziękuję bardzo panu posłowi. Ponieważ udzieliłam panu głosu, więc udzielę również głosu panu posłowi Napieralskiemu, który się zgłosił, a już udzielał wypowiedzi pan poseł Piecha, bo mam sygnał z... Nie, pan poseł Piecha będzie następny. Pan poseł Piecha będzie następny, potem jeszcze pan poseł Józef Faciuk i pani przewodnicząca Elżbieta Gelert. Czy ktoś z państwa jeszcze będzie chciał zabrać głos? Dziękuję bardzo. Za chwilę strona społeczna. Czyli na tych czterech głosach kończymy debatę, jeżeli chodzi o głosy posłów. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja bardzo krótko, ponieważ nieraz zostałem wywołany tutaj do tablicy. Ja mam takie wrażenie, że naprawdę znajdujemy się w jakiejś innej rzeczywistości niż ona jest faktycznie. Po pierwsze, ostatnie wypowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości wskazują na to, że jakby nasz rząd robił wszystko, żeby było jak najmniej lekarzy w naszym kraju, co jest dla mnie jakimś po prostu już czy dziwnym wymysłem, jakimś atakiem absolutnym, pozbawionym naprawdę logicznego myślenia. Znaczy wszystkim nam zależy, żeby było jak najwięcej, jak najlepszych lekarzy w naszym kraju, aby były jak najlepsze uczelnie, które ich kształcą. Szczególnie wspomnę jeden raport z zeszłej kadencji, który dotyczył dzieci, najwięcej samobójstw w roku 2023 i najmniej psychiatrów i psychologów dziecięcych. Więc bylibyśmy naprawdę kimś bardzo niepoważnym, gdybyśmy chcieli dzisiaj ograniczać kształcenie lekarzy w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, wskazałem i wskazuję po raz kolejny, że to jest absolutnie dyskusja polityczna dotycząca dzisiaj jakiegoś ataku na rządzących, no bo sam pan poseł Schreiber w swojej drugiej wypowiedzi mówi tak, kolejki, brak lekarzy, problemy, to są jego słowa, które w tej drugiej wypowiedzi padły. No to przepraszam bardzo, że rządziliście 8 lat i co, dalej są kolejki, dalej są problemy, dalej brakuje lekarzy, specjalistów i ekspertów i nagle co, i dzisiaj po pół roku mówicie, że to wszystko jest nasza wina. No opanujcie się bardzo proszę, bo przyszliście tutaj uprawiać politykę, a to jest tak naprawdę poważny temat, na który my chcieliśmy poważnie podyskutować. Otrzymaliście informację od ministerstwa. Jak macie dodatkowe pytania, bardzo proszę, dostaniecie na piśmie i koniec, a nie uprawiacie dzisiaj propagandę i politykę atakującą polski rząd i powołujący się na jakieś dane, których w ogóle nie ma. Dziękuję bardzo. Pan poseł Piecha. No nie będę nikogo atakował, ponieważ poziom ignorancji jest dość wysoki na tej sali. Po pierwsze, PAKA nie ma nic wspólnego z jakością kształcenia, ma określić tylko warunki określone, po jakich dana uczelnia musi spełniać. Od lokalowych zaczynając, czyli przysłowiowej szatni, do odpowiedzi aparatury, etc., etc. Musi być kadry, które kształcą, miejsce, gdzie się kształci i od tego jest PAKA. Ja mam pytanie pierwsze właśnie do Państwowej Agencji Akredytacyjnej. Jak długo będą trwały te kontrole? Bo te kontrole nie trwają od jakoś teraz. One były przecież prowadzone i te kwestie kwestionowania były już
licząc lekko rok, bo wtedy się te wątpliwości przecież pojawiły. I to jest pierwsza sprawa. Co się stanie, jeżeli taka akredytacja nie zostanie udzielona, ponieważ takie akredytacje są tak jak dzisiaj w szpitalach. Jest wiele szpitali, które w ogóle nie spełnia warunków sanitarno-technicznych po to, żeby funkcjonować. I tu pani minister pewnie doskonale wie, ja już nie wiem, czy tak jest jeszcze dalej, są odstępstwa, które ministerstwo udziela do czasu, żeby coś tam dobudować, wybudować, zwiększyć, zmniejszyć szpital. I to jest normalna procedura, która wymaga czasu, nakładu finansowego, zobowiązań tego podmiotu tworzącego, który w tym bierze udział. Więc czy te pokontrolne sytuacje się pojawiły, jak się pojawiły, jakie są programy, żeby się z tego wycofać, chociażby dlatego, że przecież każdy, również państwowa uczelnia kształcąca w kierunku lekarskim, musi mieć portfolio po to, żeby umieć sfinansować to, co działa. Ona nie działa bez pieniędzy. Przecież musi mieć plan i ten plan jest określany chociażby w tej drugiej części, do której chcę mówić, czyli w miejscach, gdzie możliwe jest prowadzona rekrutacja na te uczelniane rzeczy. Z tego, co tutaj pani minister przekazała, jest to pozycji jest 38, z tego 11 wątpliwych. To znaczy pierwsza sprawa, czy rozporządzenie, które zawiera to, co pani minister przekazała nam w tej informacji, jest już podpisane? Jeżeli tak, to znaczy, że mamy do czynienia z 8 decyzjami, które nie zostały zakończone i tam pokazało się 0. Czy w planie finansowym Ministerstwa Zdrowia, bo to Ministerstwo Zdrowia oczywiście musi z Ministerstwem Edukacji płacić za te rezydentury, jak się uruchomi, na tego studenta się przecież płaci, są przewidziane środki, jeżeli PAKA na przykład tą decyzję, powiedzmy sobie, 15 lipca wyda i wyda pozytywnie. Czy są przeznaczone w związku z tym środki? Jeżeli tak, to o jakich środkach my mówimy? Bo tu napisano ładnie 0, a te uczelnie, które się przygotowują do kształcenia na kierunku lekarskim, pewnie mają wykazane swoje limity i mają biznesplan, jak chociażby prosektorium za 8 milionów, które trzeba przecież sfinansować. I to jest drugie pytanie. Czy rozporządzenie jest podpisane? Jaka jest procedura zmiana tego rozporządzenia? I kiedy można się dowiedzieć, czy ta rekrutacja ruszy i w jakim zakresie, ponieważ 0 to mówi dokładnie nic. Czy to są decyzje polityczne, czy nie, będę się wypowiadał. Dzisiaj uczelnie medyczne to nie są, to też mówię do kochanych rezydentów, takie uczelnie jak za moich czasów. Dzisiaj to jest bardzo wysoka technologia. W związku z tym wcale nie widzę nic niestosownego, że Politechnika Wrocławska czy inne politechniki, jakie kierunki odtwarzają. Jak się wejdzie do normalnego lekarza, takiego prostego specjalisty okulistyki, to nie wiadomo gdzie usiąść. Nikt już nie operuje tablicami Snellena, jeżeli ktoś wie, to jeszcze pewnie wie, co to jest. I nikt nie operuje normalnym okiem, żeby jedno oko zasłonić i szczeliufer, tylko jest ilość aparatury niesamowita. W związku z tym inżynierowie, matematycy, fizycy, nie ma możliwości obrazowania, tomografia, rezonans. Już nie mówię o onkologicznych procedurach, bez fizyków medycznych, z lekarzami. Także te technologie, które prowadzą akurat Politechnik, wydają mi się bardzo na miejscu, bo to jest wzmocnienie tego arsenału, a nie minus. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Józef Aciuk. Ja obiecuję, że zabiorę bardzo krótką chwilę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, w roku 2002 została zlikwidowana Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi. Jej obowiązki tak jakby przejął kierunek lekarski Uniwersytetu Medycznego. W maju pan minister, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił na temat reaktywacji. Czy wiadomo coś na ten temat? To jest moje pierwsze pytanie, że będzie reaktywowane Akademia Medyczna, Wojskowa Akademia Medyczna. I pytanie numer dwa, czy w tych materiałach naszych również mamy informacje na temat limitu, w ramach limitu MON otwieranych na kierunkach wojskowych lekarskich? Dziękuję. Dziękuję bardzo i pani przewodnicząca Gelert. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, bardzo dużo mowy było na temat Wrocławia i na temat właściwie to bardzo pozytywnej opinii dla Politechniki i o tym, jak dużo pieniędzy już wydano na to, ażeby ten wydział został utworzony. I faktycznie pieniędzy wydano sporo, w związku z tym na pewno też rodzi się pytanie, czy przez czyjeś te pieniądze są, prawdopodobnie nasze społeczne. Także czy też powinny się je tak wydawać.
Jeżeli my teraz we wszystkich dużych miastach będziemy tworzyli co najmniej po dwa wydziały, w takich typu właśnie Wrocław, Poznań, Warszawa, Szczecin i tak dalej, no to w rezultacie już 32 uczelnie możemy od razu otworzyć, bo tyle jest miast wojewódzkich. Więc nie wiem, czy to jest takie dobre rozwiązanie. Ja nie kwestionuję, czy to jest dobra uczelnia, czy zła uczelnia. Nie znam tych uczelni. To nie jest mój koniec Polski. Mój jest w drugim końcu. Natomiast czy tak powinno się działać? To jest pytanie. Bo oczywiście, jeżeli pozwoli się utworzyć, wyda się pieniądze, no to potem no, są jakieś do tego roszczenia, że przecież wydaliśmy pieniądze i to nie pierwsze i nie ostatnie zapewne. I też się rodzi pytanie, proszę Państwa, czy nie będzie tak jak z lekarzami, że się wydziera lekarzy z jednego szpitala do drugiego na poszczególne oddziały, tak samo z kadrą naukową. Czy to nie jest tak, że tą kadrę naukową właśnie się tak ciąga teraz z jednej uczelni do drugiej uczelni, bo trzeba się wykazać przecież tą kadrą. Albo ta kadra nie znalazła zatrudnienia na danej uczelni, w związku z tym tworzy się, zatrudnia się w innej. Ja tylko mam takie wątpliwości, bo na pewno lekarzy jest zbyt mało i Państwo o tym wiecie i należy tych lekarzy odtwarzać wiekowo. To jest najważniejsze, bo faktycznie jest lekarzy, w szczególności w tym wieku starszym, jest zbyt dużo na to, ażebyśmy my mogli mówić, że lekarzy jest wystarczająco. Tylko czy poszliśmy na pewno dobrą drogą? Czy tak szeroką ławą, jak żeśmy poszli? Czy to powinno być od razu 38 uczelni? Czy to nie powinno być logicznie też poukładane? Ja, tak jak jeszcze raz powiem, nie mam nic przeciwko Politechnice we Wrocławiu, tylko czy nie można było tych 50 uczni to dołożyć do studentów, dołożyć do już, zresztą pani profesor mówiła, świetnie funkcjonującego uniwersytetu, więc dlaczego? To, że mają podpisane ze świetnymi szpitalami, to uniwersytet też z tymi samymi szpitalami ma podpisane umowy i najprawdopodobniej studenci będą... Ja przepraszam, ale ja pani nie słyszę, a pani mi przeszkadza. I na pewno studenci będą zarówno z jednej uczelni, jak i z drugiej uczelni w tych samych szpitalach. Więc rodzi się tylko pytanie, czy trzeba było inwestować na przykład akurat tutaj, w tą Politechnikę, żeby drugi wydział powstał we Wrocławiu, bo w tym celu to powinien w każdym wojewódzkim dużym mieście powstawać. Ale to jest po prostu moje pytanie i tutaj najprawdopodobniej też do pani minister i też co do decyzji, bo ta decyzja w końcu powinna zapaść i też powinniśmy wiedzieć, czy te wszystkie uczelnie, które rozpoczęły żywotność, powinny być kontynuowane, czy też nie. Czy też część powinna być, a część nie powinna być kontynuowanych. I lepiej uciąć to na początku drogi i jeszcze kiedy można przenieść też i studentów do innych uczelni, niż powiedzmy ciągnąć to w nieskończoność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy część debaty posłów. Teraz proszę pana... Pani przewodnicząca nie pytała pani poseł, pytała ministra. Myślę, że minister odpowie. Poproszę Państwową Komisję Akredytacyjną o odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w trakcie debaty. Bardzo proszę pani poseł nie dezorganizować pracy wspólnych komisji. Powie mi pani potem na tym. Cicho bądź, cicho. Pan przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, bardzo proszę. Teraz jest głos pana przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Czy jest na sali? Bardzo proszę, bardzo proszę. Tak, dziękuję. Mogę? Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo wiele na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostało tutaj wypowiedziane, z czego się cieszę tak naprawdę.
bo też widać, jak ważna rola komisji jest w chwili obecnej postrzegana. Proszę bliżej mikrofonu, żebyśmy wszyscy... Ona zawsze taka była, czyli rola takiego strażnika jakości kształcenia. Zanim przejdę do odpowiedzi na takie szczegółowe pytania, to może jedno zdanie na swój temat powiem. Szanowni Państwo, jestem członkiem Polskiej Komisji od 2012 roku. Byłem powoływany, bo tutaj taki wątek padł, przez każdego ministra, który po drodze pełnił swoje obowiązki. Zatem odbieram to jako dowód zaufania do mojej osoby, ale także do całego środowiska, do działań i pracy, którą wykonywałem i wykonuję. Chciałem także podkreślić, Szanowni Państwo, że jakość kształcenia kosztuje po prostu. Tutaj było dużo powiedziane na temat inwestycji uczelni, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej, to na przestrzeni ostatnich 10 lat tak naprawdę jej finansowanie się nie zwiększyło ani o jotę odnośnie wynagrodzenia członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ja bardzo proszę o odpowiedzi na pytania, natomiast o budżecie będziemy rozmawiać. Dobrze, dziękuję. Na innym posiedzeniu. Chciałbym, Szanowni Państwo, także powiedzieć, iż Polska Komisja Akredytacyjna nie jest jakąś bezludną wyspą, która realizuje swoje zadania od tak po prostu. Jesteśmy członkiem Europejskiego Obszaru Kształcenia. Mamy uznanie amerykańskiej Komisji do Spraw Kierunków Lekarskich. I teraz nie możemy zmienić procedur swoich ocen. To było pytanie, czy tak długo to musi trwać. Ja dziękuję tutaj ministrowi Schreiberowi, który przedstawił bardzo dobrze jak gdyby harmonogram prac i prowadzenia oceny programowej. Tak, to tyle musi trwać. Było pytanie, kiedy byliśmy we Wrocławiu. 12-13 czerwiec, Szanowni Państwo. Zatem proszę nie oczekiwać, że my dzisiaj przedstawimy Państwu informacje na temat decyzji, ponieważ pierwszą jednostką, która uzyska pierwsze nasze wyniki, będzie właśnie Politechnika Wrocławska, która musi się ustosunkować do naszych ocen. I wówczas dopiero minister i społeczeństwo uzyska informacje na temat uchwały podjętej decyzji. Staramy się i dokładamy wszelkich możliwych starań, aby wszystkie oceny, które zostały rozpoczęte na wniosek ministra we wszystkich uczelniach, myśmy tam rzeczywiście w nich byli, w każdej z tychże uczelni, aby wyniki tych ocen i decyzje do dalszych jak gdyby procesów podejmowania tutaj decyzji w zakresie rekrutacji, w zakresie limitów i prowadzenia tych kierunków, aby uczelnie uzyskały przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. Zatem one tą informację będą miały. To, że to trwa, no to po prostu trwa. Szanowni Państwo, nie chciałbym się tak szczegółowo odnosić do samej Politechniki, ale jest w Polsce 350 uczelni ponad. Każda z nich jest świetną jednostką, ale to nie znaczy, że każda z nich może prowadzić dowolny kierunek kształcenia. Zatem my każdy z wniosków, każdą z ocen traktujemy indywidualnie, bez kontekstu. Stwierdzamy, czy nie tylko środki techniczne są, czy są zasoby kadrowe, ale także czy jest misja, strategia uczelni, jak uczelnia widzi swoją pozycję. To wszystko bierzemy pod uwagę. Zatem w niektórych przypadkach rzeczywiście może być sytuacja taka, że to jest ocena satysfakcjonująca, a w niektórych po prostu nie. Natomiast nie ma tak naprawdę żadnych intencji związanych z terminacją, czy też jakąkolwiek inną sytuacją. Oceniamy jakość kształcenia i to wszystko tak naprawdę, a wyniki przekazujemy ministrowi, społeczeństwu do dalszych decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poprosił o głos pan profesor Wojciech Załuska, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Teraz już, szanowna pani przewodnicząca, panie posłanki, panowie posłowie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,
Ja nie wiem, czy na sali są nasi pacjenci ze Stowarzyszeń Pacjentów, bo wydaje mi się, że oni bardzo rzetelnie by wysłuchali tej debaty. I wczoraj byłem na debacie dotyczącej nefrologii, ponieważ też jestem konsultantem z nefrologii. Nasi pacjenci świetnie oceniali pewne istotne dane i pewne fakty. Ja chciałem tylko pewne rzeczy uporządkować odnośnie tutaj dyskusji. Tak, pan poseł zgłosił taką petycję, no, że te stare tak zwane uczelnie nie dają rady, że coś się nie tak złego dzieje, to wpływa na liczbę studentów. Chciałem uprzejmie poinformować, że to właśnie te uczelnie, które stowarzyszone są w konferencji uczelni akademickich medycznych, do których należy też Zielona Góra, i ta Zielona Góra, która świetnie wypadła. Nasi przyjaciele spełniali zawsze wszystkie elementy akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zawsze byli oceniani pozytywnie, tak jak inne uczelnie, bo jest tak ta stara dziewiątka plus sześć uczelni, włączając Uniwersytet Jagielloński, ale jest warmińsko-mazurski, jest Mikołaja Kopernika, jest Uniwersytet Rzeszowski, jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego i jest Uniwersytet Zielonogórski. To stanowi to właśnie, że tak istotnie wzrosła liczba absolwentów uczelni medycznych. Ja chciałem zwrócić uwagę, że kształcenie medyczne to jest nie tylko kształcenie lekarzy. Bardzo mi się podobała wypowiedź pana posła, który zwrócił uwagę na specyfikę leczenia. Ja o tym mówię od wielu lat, mając okazję pracować wiele lat w Niemczech Zachodnich i Stanach Zjednoczonych, że właśnie lepsza opieka ambulatoryjna i opieka nad pacjentami w warunkach domowych lub zonach zmniejszyłaby istotnie liczbę hospitalizacji, która jest dramatycznie wysoka w naszych szpitalach, i z tym się zgadzam. Także zgadzam się z tą interpretacją tego zjawiska. Szanowni Państwo, my mówimy, dobrze, rozwijajmy szkolnictwo medyczne, tylko niech to szkolnictwo będzie na Boga z odpowiednią jakością, spilnowaną jakością, zmonitorowaną jakością. Polska Komisja Akredytacyjna jest jednym z narzędzi. Dlaczego my mamy bardzo podlegać i cały czas podlegać wszelkim rygorom Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a ktoś nie może? Ja absolutnie, rozwój technologii, to z panem ministrem Cieszyńskim świetnie współpracowaliśmy, zresztą ja troszeczkę nie bardzo rozumiem pewnych zjawisk, bo i z poprzednim ministerstwem, poprzedni minister nas zapytał, czy my jako uczelnie obecne jesteśmy w stanie pomóc, jeżeli niektóre z tych uczelni, bo mam duże wątpliwości, czy wszystkie uczelnie, które chcą naprawdę kształcić lekarzy i kształcić zespoły medyczne, nadają się do tego. Mam co do tego duże wątpliwości organizacyjne, a to wynika z własnego doświadczenia. 38 lat jestem nauczycielem akademickim i w Polsce, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, i widzę, co się dzieje, jeśli chodzi o między innymi wykształconą, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. To jest ogromny problem obecnie. Oczywiście tutaj panie minister podjęły też szereg ważnych wątków na temat i specjalizacji. Oczywiście musimy na to wpływać i musimy mieć jakieś narzędzia do tego, żeby wreszcie coś w tym kierunku uporządkować. Ja bym nie był krytyczny w stosunku do młodych kolegów z formacji rezydentów, jeżeli oni mówią, że w jakichś miejscach jest za mało dostępu do prosektorium, jest za mało nauczycieli akademickich. Okres przemieszczania się studentów to jest 100 km albo więcej, to trzeba chyba na to po prostu zwrócić uwagę i te rzeczy zweryfikować. Pewne rzeczy możemy naprawdę, no, nawet w ramach uczelni medycznych pomóc. No, moi studenci z KUL będą u mnie w prosektorium, jeżeli dojdą do tego etapu leczenia, i tyle. Bo na tym procesie, na tym etapie kształcenia. Natomiast, moi drodzy, na litość boską, bo to jest bardzo ważne, my musimy dbać o jakość. Tutaj też było taka, po co studenci anglojęzyczni?
To, że my kształcimy ludzi z całego świata, to jest, jest dowód na to, że nasze narzędzia, jeśli chodzi o kształcenie, i nasi absolwenci są naprawdę wszędzie dobrze postrzegane. To jest rzadkość. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że możemy różnie patrzeć na pewne oceny statystyczne, czy oceny między innymi rankingu perspektyw, ale w 20 kilku pierwszych uczelniach są wszystkie uczelnie medyczne. To znaczy, że stanowią one jednak silny potencjał. Ja myślę, że to jest kwestia rozwiązań logistycznych, ale absolutnie musimy pilnować narzędzi do pilnowania, jeśli chodzi o jakość dydaktyki, jakość nauczania, bo nasi pacjenci nam tego nie darują, jeżeli zrobimy to inaczej. Dziękuję. Dziękuję bardzo i poproszę o zabranie głosu pana doktora Damiana Pateckiego, to jest Naczelna Rada Lekarska. Dobrze. Szanowni Państwo, moje nazwisko to akurat Filip Pawliczek. Ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej. Bardzo dziękuję, szanowna Pani Przewodnicząca. Przepraszam bardzo, ale mam inną informację. Rozumiem. Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie. Ja chciałbym zacząć swoją wypowiedź od tego, że my jako Naczelna Rada Lekarska nie jesteśmy przeciwko temu, żeby kierunki lekarskie były na przykład na politechnikach. Ja osobiście byłem operowany przez osobę trzykrotnie, przez osobę, która jest absolwentem i doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej, a również Akademii Medycznej w Łodzi przez pana profesora Jacka Mola i dzięki niemu żyje. I osoba o przygotowaniu medycznym, ale też politechnicznym, inżynieryjnym nie będzie złym lekarzem, jeżeli na tej uczelni będzie odpowiedni poziom przygotowany kształcenia. I cały ambaras, cała dyskusja, która wyszła o kierunkach lekarskich, zaczęła się od tego, że poprzedni minister nauki zezwalał na otwieranie tych kierunków pomimo negatywnej opinii PKA. Czyli te kierunki nie były przygotowane, a dostawały możliwość otwierania rekrutacji. I my, jako Naczelna Rada Lekarska, wielokrotnie podkreślamy to, że jakość kształcenia ma ogromne znaczenie dla polskich pacjentów. I nie może być tak, ja tu dziękuję panu posłowi Cieszyńskiemu, że powiedział tak o kardiologii jako jednej z bardziej istotnych dziedzin. Ja akurat jestem w trakcie specjalizacji z kardiologii, ale nie wyobrażam sobie, żeby podczas studiów medycznych nie dotknąć ludzkiego serca. A jeżeli na pewnych kierunkach było budowane prosektorium, to jeszcze nie oznacza, że w prosektorium będą preparaty. To nie oznacza, że jest odpowiednia kadra do tego, żeby tej anatomii uczyć. A bez możliwości dotknięcia serca nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegów na sercu. I o tej jakości powtarzamy wielokrotnie. Natomiast bardzo smuci mnie to, że podczas rozmowy o strategii kadr medycznych przerzucamy się argumentami na temat politechniki i tak dalej, a mówimy też o ułatwianiu dostępu albo ułatwianiu pewnego procesu kształcenia podyplomowego. Czyli najpierw dopuszczamy szeroką ławą osoby do zawodu lekarza, a potem mamy im jeszcze ułatwiać dojście do specjalizacji. Nam powinno wszystkim tutaj w państwie polskim zależeć na tym, żeby lekarz był dobrze przygotowany i utrzymywał wysoki poziom jakości. Natomiast najsmutniejszy fakt jest, i o tym wielokrotnie powtarzamy jako środowisko, nie jest to tylko i wyłącznie nasz interes lekarski, ale podkreślamy, że w Polsce brakuje innych zawodów medycznych, między innymi pielęgniarek, a nie ma dyskusji strategicznej na temat zawodu pielęgniarek. Mamy dyskusję na temat zwiększania jakby do podaży lekarzy na rynku w sytuacji, kiedy już mamy zabezpieczone potrzeby naszego kraju, a problemem wyłącznym jest dystrybucja tych kadr medycznych. Zadbajmy także o inne zawody. Bardzo proszę Państwa o to proszę. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze przedstawiciel doktorantów. Ja tylko bym chciała, Pani Przewodnicząca, proszę się przedstawić. I pan profesor Pałys. Pani Przewodnicząca, jedno zdanie sprostowania. Przedstawiciel doktorantów w tej chwili, bardzo proszę. A wniosek formalny? Przepraszam, rezydentów. Tak, właśnie. Pani Przewodnicząca, proszę. Ale wniosek o... formalny musi być przegłosowany od razu. No. Przy panu przedstawicielu akredytacyjnej pani zrobiła pauzę, potem znowu pani zapomniała, potem już, pan doktor znowu już, pani zapomina już, i teraz znowu pani zapomina. Już, proszę bardzo, przedstawiciel rezydentów. Wniosek formalny, pani przewodnicząca. Wniosek formalny trzeba głosować natychmiast. Przedstawiciel rezydentów. To może w takim razie zacznę wypowiedź.
Sebastian Gonca, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, więc tych strasznych, co rządzą krajem według pana posła. Ale przechodząc, że tak powiem, do konkretów. Nasze zarzuty wobec tych kierunków dotyczą przede wszystkim jakości kształcenia. Nikt z nas nie ma żadnego zarzutu do uczelni, która jest w stanie się przy tymi zarzutami obronić. Żeby przejść do pewnych konkretów, to w trybie dostępu do informacji publicznych zadaliśmy tym wszystkim kierunkom 4 pytania dotyczące posiadanej kadry, posiadanego prosektorium, bodajże jeszcze minimalnego progu z matury i jeszcze odległości, która jest do niektórych placówek. I bardzo ciekawe informacje nam wyszły, ponieważ okazuje się na przykład, że ta Politechnika Bydgoska, której pan tak bardzo broni, zapytaliśmy się im o kadrę. Wysłali nam rozpiskę pełnej kadry. Myśmy z każdą osobą z tej kadry się skontaktowali. Z 25 odpowiedzi, które uzyskaliśmy, 5 osób powiedziało, że mimo, że uczelnia deklaruje, że oni chcą tam podjąć pracę, to oni w ogóle byli zaskoczeni tą informacją i powiedzieli, że w żadnym wypadku nie chcą jej podjąć. A co więcej, co jest smutne, jedna z tych osób, która uczelnia nam przekazała, że zamierza pracować, nie żyje. I wydaje mi się, że to świadczy troszeczkę o przygotowaniu, umarła 2 miesiące zanim otrzymali nasze zgłoszenie, więc pewne informacje mogli uzyskać. I to jest taki tylko jeden przykład, że jeśli my, w mojej opinii raczej powiedziałem drobne, o drobnych możliwościach przerobowych organizacji jesteśmy w stanie do takich informacji dojść, to znaczy, że jest problem kadrowy i jest problem z jakością kształcenia na tych uczelniach. Żeby pójść troszeczkę dalej, to na przykład jest problem dotyczący anatomii. I tak jak zostało tutaj wspomniane przez mojego przedmówcę, są uczelnie, na przykład też uczelnia, która otrzymała limity, co ogromnie mnie zaskakuje, Akademia Tarnowska, która 60 godzin zajęć ze 135 anatomii praktycznej prowadzi w warunkach, ciężko to nazwać, ale symulowanych w pewnym sensie, bo sama uczelnia nam w odpowiedzi pisze, że będzie ona na atlasach, modelach plastikowych wysokiej wierności, cokolwiek to znaczy, i stołach anatomicznych takich wirtualnych. Też odpowiedź na temat tego pytania, które było a propos nowych technologii. No to rzecz jest taka, że nowa technologia musi być sprawdzona w badaniach naukowych, żeby można było potwierdzić jej skuteczność, bo nowe nie znaczy lepsze. I w przypadku nauki anatomii na stołach wirtualnych i tak dalej zostało to sprawdzone wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Mogę podesłać badania, ale w każdym razie osoby, które były kształcone na stołach wirtualnych, osiągały niższe wyniki w samych egzaminach z anatomii od osób, które miały zajęcia praktyczne na zwłokach pochodzących z donacji, miały potem niższe wyniki w zajęciach klinicznych i potem popełniają więcej błędów, szczególnie w specjalizacjach zabiegowych. I jest to istotne, dlatego też podjęliśmy to na przykład stanowisko z ekspertami pochodzącymi z Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, które jasno powiedziało, że nauka anatomii w sposób inny niż na zwłokach pochodzących z donacji po prostu nie pozwala spełnić efektów uczenia się. Dlatego też zwracam się do ministerstwa o to, żeby zweryfikować to przy pozostałych uczelniach, w jaki sposób jest prowadzona anatomia, tak żeby te efekty uczenia sprowadzało. Jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, to duża dyskusja była propos to, kiedy będą limity. I my też się zgadzamy, że chcielibyśmy mieć tę informację szybko. Ale panie pośle, wie pan, kiedy były podane ostatnie aktualizacje limitów na kierunek lekarski w poprzednim roku? 26 września. W związku z tym wydaje mi się, że jest pewien precedens. Ja nie uważam, że on był słuszny, bo zgadzam się, że te wyniki powinny być szybko. Ale to się przesuwa niestety. I 26 września to na przykład rok temu było zdecydowanie za późno. W pewnym sensie uważam. Więc finalnie celem tego wszystkiego i celem prowadzenia kształcenia wyższego lekarzy jest to, żeby lekarz osiągnął taką wiedzę medyczną, która pozwala mu zabezpieczyć swoich pacjentów i nie popełnić błędów, których można uniknąć dzięki wiedzy i narzędziom uzyskanych. Jeśli jakaś uczelnia na przykład prowadzi zajęcia kliniczne w grupach 15-osobowych, tak jak opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej mówiły, to jest zagrożenie dla pacjentów. I mówię to bez cynizmu, który niektórzy mi zarzucali, bo w momencie, kiedy podjęliśmy stanowisko o potrzebie zmiany standardów kształcenia, które ograniczyłby maksymalną liczbę studentów w grupie klinicznej, to podpisało się pod nimi 9 organizacji pacjenckich i do tego jeszcze Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia. W związku z tym w pewnym sensie nasze zastrzeżenia
trafiają. I żeby już tak nie przedłużać tej wypowiedzi, która i tak jest duża, to ja chcę tylko przekazać to, że my ci straszni rezydenci, którzy kontrolują wszystko i starają się zapobiec wszystkiemu, robimy to z pewnych pobudek idealistycznych. Ja zamiast, nie wiem, siedzieć i pracować i dorabiać sobie, jestem tutaj bezzarobkowo i bez, że tak powiem, żadnych benefitów z tego. W związku z tym moja propozycja dla pana posła, że jeśli pan jest ciekawy tego, co uzyskaliśmy w naszych akcjach zbierania informacji, bo zanim zrobiliśmy to w trybie dostępu do informacji publicznych, to też zbieraliśmy informacje studentów, którzy nierzadko deklarowali na przykład problem, gdzie na przykład na Politechnice Wrocławskiej ponad połowa zajęć z anatomii również była prowadzona w sposób inny niż na zajęciach płacących, na zwłokach płacących z donacji, w tym między innymi na narządzach zwierzęcych. I no nie jest to forma w pewnym sensie akceptowalna. W związku z tym to, co podkreślamy, to to, że w momencie, kiedy jakaś uczelnia otrzymała negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ma teraz rozpocząć kształcenie, to co do jakości nauczania tej uczelni nie może być żadnych zastrzeżeń. A nie może być tak, że jakaś uczelnia dostaje limit, a potem my jesteśmy w stanie wykazać, że nie ma kadry, nie ma infrastruktury, nie ma zwłok, nie ma zajęć. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć moją wypowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan profesor Marcin Pałys, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję. Proszę państwa, ja myślę, że bardzo wiele zostało powiedziane już, więc nie chciałbym wracać do tych proszę argumentów. Proszę bliżej mikrofonu. Nie chciałbym wracać do tych argumentów, które padły. Natomiast myślę, że wszyscy możemy zgodzić się, że potrzebne nam jest więcej lekarzy, więcej zawodów innych osób kształcących się w innych zawodach medycznych przy zachowaniu wysokiej jakości kształcenia. Bo te dwie rzeczy muszą iść w parze. To znaczy ani mało lekarzy bardzo dobrze wykształconych, ani bardzo wiele lekarzy słabo wykształconych nie rozwiąże problemów, przed którymi stoi system ochrony zdrowia i generalnie rzecz biorąc lecznictwo w naszym kraju. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj właściwie problemem, dookoła którego toczyła się duża część dyskusji, to był problem, a co zrobić, jeżeli już się zaczęli być kształceni studenci, zostały zrobione inwestycje, a nie będzie pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ale proszę państwa, to jest problem, który wziął się z tego, że zmieniono przepis, który umożliwiał otwieranie kierunków studiów lekarskich przy negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ja jestem zaskoczony, że mając negatywną opinię, która pokazuje konkretne rzeczy, które należy poprawić, można wydawać zgodę na otwarcie takich kierunków studiów. I w związku z tym, ponieważ jedna z propozycji Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest taka, aby powrócić do rozwiązania, w którym najpierw otrzymuje się opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a później dopiero wydaje zezwolenie na prowadzenie kierunku lekarskiego, że taka zmiana znajdzie u państwa poparcie, jeżeli trafi do parlamentu, bo ona byłaby tą zmianą, która by wyeliminowała prawdopodobnie zdecydowaną większość problemów, które tutaj były poruszane i dla których nie ma dobrego rozwiązania w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani minister Maria Mrówczyńska chciałaby zabrać głos? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ja może poprę tutaj słowa, które padły z ust pana profesora Uriasza, przewodniczącego PAKI. Tak jak pan profesor wspomniał, dołożymy wszelkich starań, aby wyniki oceny, a później znowelizowane rozporządzenie dotyczące limitów okazało się w jak najszybszym czasie, tak żeby uczelnie mogły przeprowadzić odpowiedni proces rekrutacji. Ja też chciałabym tak może grupowo odpowiedzieć na poruszone tutaj tematy. Sytuacja, w której w tej chwili jesteśmy, tak jak powiedział pan profesor Pałys, wynika z tego, że kierunki zostały otwarte pomimo negatywnej opinii PAKI, świadczące o tym, że jakość kształcenia, która miała być prowadzona na uczelniach, nie była odpowiednia zarówno pod względem kadry, czy też posiadanej infrastruktury do kształcenia. Jeśli mówimy o cyklicznych kontrolach, bo tutaj też takie pytanie padło, od 2014 roku w porozumieniu z ministrem zdrowia
sprawdzenie jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną odbywa się po pierwszym, po trzecim i po szóstym roku kształcenia, czyli po zakończeniu cyklu. Padło tutaj pytanie o Akademię w Toruniu, ponieważ to kształcenie odbywa się w tej chwili na pierwszym roku, po zresztą pozytywnej opinii PAKI i pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia, to po zakończonym cyklu kształcenia, no, przepraszam, po zakończonym pierwszym roku, tam oczywiście zgodnie z przyjętymi zasadami zostanie przeprowadzona wizytacja PAKI i oczywiście ocena jakości kształcenia. Padło też pytanie odnośnie reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Tutaj chcę tylko nadmienić, że 27 maja został podpisany list intencyjny dotyczący tego, aby można było tą Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi odtworzyć właściwie. List podpisał wojewoda, podpisała pani prezydent, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz premier Kosiniak-Kamysz. I w tej chwili to było 27 maja, więc jesteśmy w trakcie zawiązywania się i dalszych prac. Jednocześnie w nowym rozporządzeniu odnośnie limitów, bo to też takie pytanie tutaj padło, Uniwersytet Medyczny w Łodzi ma 200 miejsc, które są finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wydaje mi się, że to tak ogólnie odniosłam się do tego, jak była tu prowadzona dyskusja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pani minister Urszula Dębkow. Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja w zasadzie na większość zagadnień, które tutaj padły, nie da się odpowiedzieć krótko tak albo nie. Chociażby podstawowe pytanie, ilu my potrzebujemy lekarzy? Jest pytaniem bardzo trudnym do odpowiedzi i uwarunkowanym bardzo wieloma czynnikami, na przykład tym, na co lekarz poświęca swój czas. Jeżeli w tym momencie lekarz 15 minut ma dla pacjenta, a 2 godziny wypełnia dokumentację medyczną, no to wiadomo, że tych lekarzy będzie potrzeba bardzo dużo, natomiast jeżeli w tym wypełnianiu dokumentacji medycznej zastąpi go system, który będzie pewne rzeczy generował i ściągał automatycznie, albo lekarz będzie obudowany zespołem innych zawodów medycznych, na przykład rozwinie się taki zawód jak asystent lekarza, to tych lekarzy będziemy potrzebowali mniej. I ja to, ponieważ zostałam zaproszona tutaj do dyskusji o limitach przyjęć, a jutro przez panią poseł zostałam zaproszona właśnie do debaty na temat tego modelu podażowo-popytowego i całego aspektu kadr medycznych, więc ja sobie na jutro przygotowuję prezentację i te aspekty poszerzę, abyśmy mieli pole do takiej szerszej dyskusji. Natomiast chciałabym również tutaj podkreślić to, co jest chyba najważniejsze, a mianowicie jakość tego kształcenia. To, co to już mocno wybrzmiało, ale niezależnie ile będzie tych uczelni, ilu będzie kształconych na niej przyszłych lekarzy, to bardzo ważne, żeby taki lekarz, który opuszcza mury tej uczelni, był dobrze wykształcony. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na pewne przesunięcie czasowe między momentem, kiedy lekarz wchodzi bo student zaczyna studia medyczne, a mamy specjalistę. To jest 13 lat, więc te limity, o których teraz zdecydujemy, będą nam dopiero rzutowały na liczbę lekarzy specjalistów za 13 lat. I dlatego też to chciałabym pokazać, jak te prognozy wyglądają na przestrzeni lat i czego się możemy spodziewać. Na to, ilu potrzebujemy lekarzy, wpływa także to, ile lekarz chce czasu pracować w tygodniu czy w miesiącu. Ja jestem z takiego pokolenia, że 5 dyżurów w tygodniu łykaliśmy jak, prawda, kaszkę z mleczkiem. A teraz młodzi lekarze chcą work and life balance i nie chcą tyle pracować. Poza tym lekarze emeryci, którzy są w systemie, zdecydowanie większość z nich nie pracuje na pełen etat. Oni są liczeni, ale, prawda, pracują na pół etatu, ćwierć etatu. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ja dzisiaj się dowiedziałam,
przypominam, że mamy w systemie lekarzy, którzy mają, są czynni zawodowo i mają 100 lat. Więc to mnie też bardzo zaszokowało, ucieszyło. Więc jak widać, tutaj mamy dużo do przedyskutowania. Ja niestety tutaj zaraz pani przewodnicząca będzie musiała zamknąć salę, więc naprawdę temat jest szeroki i wieloaspektowy. Także no, jutro jestem gotowa na to, żeby szerzej na ten temat się wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na jutrzejszą podkomisję. Zamykam dyskusję, zamykam posiedzenie. Informuję, że protokół posiedzenia...